Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marek Suski, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość prezentuje kolejny punkt swojego programu po rewitalizacji bloków i osiedli z blokami z wielkiej płyty. Dzisiaj mówicie o programie Dobry Posiłek, chodzi o szpitalne jedzenie. Po 8 prawie latach rządów Prawa i Sprawiedliwości dopiero pomyśleliście o tym, że coś jest nie tak z tym szpitalnym jedzeniem? Nie, nie, to nie jest tak. Myśmy wprowadzili już takie programy pilotażowe, które miały na celu sprawdzenia, jak to wygląda. Były też analizy. No i okazuje się, że w niektórych szpitalach były nawet cateringi na zasadzie takiej, że tam jakaś firma zewnętrzna przynosiła coś do jedzenia. To chyba w wielu szpitalach. I no chcemy po prostu w tej chwili dać środki, to środki rzędu miliardów złotych na to, żeby właśnie pacjenci w szpitalach mieli dobre jedzenie. No, każdy chory potrzebuje do odbudowy organizmu, czy to w operacji, czy w czasie choroby, no, czy w jakiejś chorobie zakaźnej, nie daj Boże, żeby ten organizm miał możliwość odbudowy, to musi mieć to pożywienie wartościowe. Do tej pory był z tym problem. Niestety w bardzo wielu miejscach te szpitale są powiatowe czy wojewódzkie, no i te władze tych, czy nawet miejskie, niestety niespecjalnie dbają o pacjentów. Okay, ale panie proszę, ale taka wiedza, że jedzenie w szpitalach powinno być pełnowartościowe i że to jest istotne dla procesu dochodzenia do zdrowia, rehabilitacji, to chyba nie jest jakaś przełomowa wiedza. Nie trzeba było badań do tego specjalnych. No, ale tylko, trzeba było zbadać, w jaki sposób do tego teraz, samorządy, że faktycznie to nie wygląda najlepiej. W jaki sposób samorządy realizują właśnie ideę opieki zdrowotnej. No, dla nas zdrowie Polaków jest priorytetem i zobaczyliśmy, że to niestety jest coraz gorzej z roku na rok. No i wprowadzamy taki program, który da pieniądze i on będzie dedykowany, więc to nie będzie tak, że samorządy sobie wydadzą na cokolwiek, tylko będą musiały na to. A no, niestety w wielu samorządach, no, nie są to samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości, i tak tą wrażliwość społeczną mają słabą, bo w wielu no, tych największych miastach to związani z Platformą, albo wręcz, no, tak jak w Warszawie. Ale panie, tam, gdzie rządzi Platforma, jest złe jedzenie w szpitalach, tam, gdzie rządzi PiS, jest dobre jedzenie w szpitalach, to pan chce powiedzieć? Myślę, że ja bym się z taką tezą chyba nie zgodził. Nie wiem, czy to na podstawie jakichś badań, czy intuicji. Myślę, że można by było to zbadać i udowodnić, natomiast nie chodzi o... Ale do tej pory nikt tego nie zrobił, więc nie wiem, skąd ta teza. No, stąd ta teza, że w wielu samorządach właśnie rządzi Platforma, a szpitale podlegają z reguły dużym samorządom, no bo województwa albo powiaty, w wielu powiatach rządzi województwa to PSL, pół na pół. W województwach nie, no, niestety nie. Gdyby to było pół na pół, to by było lepiej, ale niestety w większości rządzą koalicje Platformy z PSL-em. No i tutaj no, nie jest najlepiej. Okay, stąd ten program wspierania właśnie Polaków, którzy są w trudnej sytuacji, żeby mogli naprawdę szybciej dochodzić do zdrowia. To dzisiaj mówicie o dobrym posiłku. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość mówiło o osiedlach z wielkiej płyty. Miliony Polaków w takich blokach mieszkają. No tymczasem 4 lata temu, panie pośle, przed wyborami też mówiliście o przeznaczeniu, to zacytuję dokładnie komunikat, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce przeznaczyć miliardy złotych na dopłaty do remontów bloków z wielkiej płyty. Oprócz wsparcia finansowego remontów bloków zakłada on także dopłaty do remontów budynków komunalnych i do montażu odnawialnych źródeł energii. To 4 lata temu. Tak, rzeczywiście. Teraz to samo. No nie to samo, bo jest do tego więcej dedykowany program, na podstawie którego te spółdzielnie będą mogły wnioskować, tak jak gminy, powiaty czy województwa, do tego programu inwestycji strategicznych, gdzie no, można powiedzieć, tysiące różnych inwestycji lokalnych zostało zrealizowane z tego programu, to spółdzielnie nie bardzo potrafiły sięgnąć, bo nie było czyli tego wtedy nie wyszło, tak? Te plany z 4 lat się znaczy, nie udały. Ja mogę powiedzieć tak. Wie pan, jeżeli się zgłasza jakiś program, to nie znaczy, że my wszystkie problemy w ciągu jednej kadencji rozwiążemy. Rozwiązaliśmy mnóstwo problemów, a niektóre pozostały, bo tutaj wymagana była z jednej strony współpraca z samorządowcami. No, w wielu miejscach ona się udała, w wielu miejscach niestety kuleje. No, jakbym przeanalizował, w jaki sposób do pomocy państwa podchodzi na przykład prezydent Radomia z Platformy, że od
kilku lat dostał pieniądze na remont wiaduktu i rozpoczął go wtedy, kiedy miał być to wiadukt dojazdowy do lotniska. Rozpoczął ten remont wtedy, kiedy otworzyliśmy lotnisko. No, ponad dwa lata nic nie robił. Więc z tymi współpracą z tymi różnymi samorządami jest różnie. Może jak to by się w Polsce, panie Bosza, dobrze żyło, gdyby nie było tych samorządowców z Platformy. Na pewno byłoby lepiej, bo to niestety jak popatrzymy na Warszawę, no jak rozwiązuje Trzaskowski problemy, no jak szambo do Wisły Platformy się wylało, to on rozłożył ręce i musiał rząd budować rurociąg, żeby odprowadzić ścieki. W każdym razie tym razem się uda z tymi blokami? Oczywiście tak, tym razem się uda, tym razem będzie program. A spółdzielni jest więcej niż samorządów, no i współpraca w dużych miastach jest po kilka, nawet kilkanaście, nie wiem ile jest w Warszawie, potrafię powiedzieć, ale tych spółdzielni jest ogrom. No pewnie i kilkanaście, one są, raczej tysiące. No ja mówię o jednym mieście. Jednym mieście jest kilka. Nawet w małych miastach, no ja mieszkam w takim niedużym mieście, jest kilka spółdzielni i to często są spółdzielnie, jeszcze z blokami z czasów PRL-u, które no, powiedzmy sobie szczerze, nie były w zbyt wysokim standardzie budowane. Na przykład sianki są takie działowe, że po prostu przez cały blok niesie się głos, jak ktoś tam, powiedzmy, puści muzykę, to cały blok słucha, niekoniecznie musi to lubić. Nie ma fotowoltaiki, pomp ciepła, teraz będą te programy na wymianę też rur, czy gazowych, czy wodnych, czy do centralnego ogrzewania, windy, no bo dzisiaj mamy starzejące się społeczeństwo. Ja pamiętam, jak moja ciocia kupiła mieszkanie na trzecim piętrze, jak to było 40 lat temu, to sobie biegała po tych schodach bez problemu, a później jak miała przeszczep biodra, no to już było problematycznie. Takie windy by się naprawdę przydały w wielu miejscach. I to są programy, z których będą spółdzielnie mogły wnosić i na zasadzie takie, jak teraz samorządy otrzymywały pod konkretny projekt pieniądze, będą mogły te pieniądze otrzymać i spożytkować. To dwa punkty programowe. Realizujemy punkty programowe. Można powiedzieć, jest to no, z naszej strony kontynuacja. No, nikt nie powiedział, że w ciągu 4 lat wszystko... programu. No ale przecież nikt nie powiedział, że to są programy, które zrealizujemy wszystko, zrobimy w 4 lata, no bo to jest taki zarzut, że jeszcze tego nie zrobiliśmy, jeszcze tamtego. Boże, poprzednicy niczego nie zrobili. No proszę no, sobie przypomnieć. Nie zrobili, no, poprzednicy no, tak. To, co zrobili, no, tak. To zrobili. Też no, nie będę wiedział, co zrobiła Platforma, sprywatyzowali wiele tak, że firm, ukradli ludziom OFE, podwyższyli wiek emerytalny. No działo się dużo, tylko źle. To teraz powiedzmy o tym złym, co się dzieje zarządów Prawa i Sprawiedliwości, a chodzi o środki z Krajowego Planu Odbudowy. Te pieniądze już nie zostaną podniesione, te 35 miliardów euro? No, liczymy, że jednak Unia się zreflektuje. Te zarzuty stawiane przez naszą opozycję i pisane projekty rezolucji. Jakiś wniosek wypadałoby złożyć, trzeba jakoś tę sprawę postawić twardo. Ale oczywiście, no, wniosku, cały oczywiście czas że stawiamy twardo, natomiast no, pewnie by nie było z tym problemu, gdyby nie opozycja, która donosi na Polskę, kłamiąc wręcz o tym, co się tu w Polsce dzieje, mówiąc o jakimś łamaniu konstytucji, czołgach na ulicach. Ale to, jest gorzej, jak to panie Bosza, to Prawo i Sprawiedliwość nikt nie wierzy, tylko opozycji w Europie wierzą, a PiS-u nikt poważnie nie traktuje? A kto rządzi w Unii Europejskiej? No, lewica liberalna, która dąży do tego, żeby obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości i opozycję Führer, żeby wrócił tu na białym leopardzie do władzy. Ale myślę, że to jest satysfakcjonujące wytłumaczenie, że miały być te pieniądze, nie ma ich, bo opozycja. To jest tłumaczenie po prostu tego, co wyprawia nasza opozycja, donosząc, kłamiąc na Polskę, wzywając, żeby Polskę zagłodzić i tak dalej. No i w tym mają sukces. Rzeczywiście w szkodzeniu to oni są dosyć sprawni. I nic nie jesteście w stanie zrobić, tak? Jeżeli to wina opozycji, wygramy, tak? Tacy jesteście kolejne, bez... Wygramy kolejne wybory, już tu Unia nie będzie... Już ale tu Unia ale nie będzie teraz wygraliście wybory i tych pieniędzy nie wzięliście, więc co zmieni wygranie kolejnych wyborów? Nie to, że nie wzięliśmy. Wpływają pieniądze z programów unijnych do Polski, natomiast KPO to w większości jest kredyt, który trzeba będzie spłacać. Więc mniejszość. Znaczy całość jest kredytem, większość, oczywiście, ale... Większość, ale te środki, zdecydowana... Nie no, 25 to są te bezzwrotne. Oczywiście 25%. W ramach unijnej puli będziemy... Nie, 25 miliardów. Ale to w ramach jakich środków?
Całość jest unijnym kredytem, tak? To jasne. No a tutaj w tej puli, tylko że my się stosunkowo do dopadamy mniej niż inni, tak? Więc tak, te ponad 20 będą, miliardów to są granty bezzwrotne. Tak czy inaczej będą nam musieli to wypłacić, bo inaczej jak nie przystąpimy do spłaty tego długu, to to w ogóle padnie. Ale my już spłacamy ten dług. A z drugiej strony... Proszę, my spłacamy ten dług. Proszę spojrzeć razem ze składką do unijnego budżetu. Proszę spojrzeć na to, ile jeszcze państw tych środków też nie dostało. To nie tylko jest jedna Polska. No jest to blokowane politycznie. Chodzi o to, żeby złamać Polaków, żeby wybrali ten rząd, który będzie realizował politykę unijną. No, mamy te dokumenty, które pokazują, jak to Donald Tusk konsultował podwyższenie wieku emerytalnego, bo to w interesie Niemiec są różne decyzje. Więc to chodzi o to, żeby przyszedł taki rząd, który będzie realizował interesy naszych sąsiadów, a niekoniecznie nasze interesy. I o to... Panie Boże, krótko, czy Prawo i Sprawiedliwość ma zdolność koalicyjną? Z kimś mogłoby się po tych wyborach, jeżeli nie będziecie mieli wystarczającej liczby głosów... Mam nadzieję, że będziemy mieli wystarczającą ilość głosów, żeby samodzielnie... A jeżeli nie, to czy posiadacie zdolność koalicyjną? A jeszcze raz powtarzam, będziemy prosić Polaków, żeby rząd kontynuował dobre działania dla Polski, żeby Polska była Polską, żeby była suwerenna i żeby nikt nam nie wysyłał jakichś... A jak Prawo i Sprawiedliwość przegra, to Polska nie będzie... No, Polska z nazwy może tak, ale tak naprawdę decyzje będą w Berlinie zapadały. No już widzimy to po dokumentach. Ale nie wiem, czy pan w to wierzy, że, wierzę, że Polska tylko z nazwy będzie Polską, jak przegracie wybory. Wiem, bo uczestniczyłem w rozmowach między innymi z Angelą Merkel. Mhm. W jaki sposób oni myślą o interesie Niemiec, to chwali się kanclerz Niemiec, że myśli o interesie Niemiec, ale to kosztem Polski. My mielibyśmy się dokładać do dobrobytu niemieckiego, no a tym namiestnikiem, jak to sami go nazywają opozycją Führer, jest Donald Tusk, który ma doprowadzić Polskę do porządku, żeby się nie rzucała i żeby była poddana po prostu interesom Unii do niemieckiej. I to jest po prostu rzecz niewyobrażalna, że mamy takiego polityka, który stoi na czele opozycji, że sama opozycja się na to zgadza. Marek Suski, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Za chwilę internetowa dogrywka Sedna Sprawy, na którą bardzo państwa zapraszam. Radio Plus. Sedno Sprawy. To Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, jest gościem dzisiaj Sedna Sprawy. Panie proszę, jeszcze przy tym wątku jakbym mógł na chwilę pozostać, bo nie wiem, moim zdaniem to jednak są jakieś granice tego straszenia i mówienia, jak źle nie będzie pod rządami Platformy i jak to na pasku Niemiec nie jest przewodniczący po Donald Tusk. Wiem, że trudno uwierzyć w to, że Donald Tusk wykonywał... Czy mi jest trudno uwierzyć, że pan wierzy w to, co mówi? Ale ja po prostu to na własne oczy widziałem i słyszałem, w jaki sposób Angela Merkel mówiła o interesach niemieckich, co zresztą ja się nie dziwię. No ona była kanclerzem Niemiec, no, tylko to kosztem Polski. O czyich interesach miała mówić? No o interesach niemieckich. Tylko dlaczego w Polsce na czele opozycji stoi człowiek, który chce te interesy niemieckie realizować w Polsce? No, będziemy państwem poddanym, a państwa poddane swoim obywatelom nie zapewniają dobrobytu. Pamiętamy bardzo niskie stawki i otwarcie rynku pracy niemieckiego i tam nie miał kto zbierać tych szparak przysłowiowych, no to Polacy jeździli za te grosze. A jak będzie u nas dużo lepsza płaca, to i tam trzeba będzie więcej płacić. A z tym wiekiem emerytalnym, no czy też z zabraniem OFE, czy prywatyzacją lasów, które miały być przeznaczone na wypłaty jakichś odszkodowań, że to niby... No nie, ale to prywatyzacja lasów to jednak, to nie wiem na jakim poziomie ta prywatyzacja lasów zarządów Platformy była już zadekretowana. Że oni mieli projekt, który miał to zatwierdzić. Oczywiście przegrali wybory na szczęście. Gdzie mieli projekt zatwierdzający prywatyzację lasów? Ja słyszałem. Nie widział pan projekt? Ja słyszałem o tym, że taki projekt mają, że chcą to zrobić. Ale no to jest, mieli projekt, słyszałem, że mają projekt. No, wie pan, ja nie widziałem takiego projektu w Sejmie, natomiast takie projekty prywatyzacji wszystkiego oni mieli i wypowiadali to, że to trzeba po prostu sprywatyzować. Między innymi miały być z tego roszczenia dla byłych obywateli Polski
pochodzenia żydowskiego wypłacane. No to, tak, to taka była spiskowa teoria, ale... Taka była narracja. No, ja to słyszałem z ust niektórych ministrów Platformy, że trzeba to przeprowadzić i tak dalej. No. Panie pośle, to zmieńmy trochę temat. Pytałem o tę zdolność koalicyjną Prawa i Sprawiedliwości, a teraz zapytam o to, kto będzie premierem po wyborach. W takim razie, zakładając, że macie większość sami, czy Mateusz Morawiecki będzie po wyborach też premierem rządu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli okaże się, że wy tego premiera będziecie wskazywać? Mateusz Morawiecki jest bardzo dobrym premierem, przeprowadził wiele potrzebnych i korzystnych dla Polski reform, zmian, wspiera Polskę i Polaków. No i jaką reformę przeprowadził? No co zreformował? No, proszę zobaczyć, a chociażby służbę zdrowia. Zreformował Mateusz Morawiecki służbę zdrowia? Mamy recepty elektroniczne. Niemcy mówią, że jeszcze będą musieli wiele lat na to pracować, żeby coś takiego wprowadzić. Jaka to jest ogromna wygoda, że nie musimy stać w kolejkach. Tylko na SMS-a dostajemy numer recepty, idziemy do apteki, pokazujemy. Ale gdzie nie musimy w kolejkach stać? No. No po to, żeby przedłużyć chociażby receptę. No, no dobrze, ale to dobrze. System e-recepty, okej, to jest plus, czyli jest jakiś sukces, ale to jest reforma służby zdrowia i służba zdrowia działa teraz po 8 latach rządów i sprawiedliwości, także jest pan poseł dumny z tego, jak działa służba zdrowia? Za mało jest lekarzy, bardzo wielu lekarzy w Polsce wyjechało. Podnieśliśmy w służbie zdrowia na tyle pensje, że się nie opłaci dzisiaj wyjeżdżać, nawet niektórzy wracają. Utworzyliśmy na 5 uczelniach nowe kierunki lekarskie. Już pierwsi lekarze kończą studia, bardzo dobre wyniki na tych uczelniach mają w czołówce krajowej, czyli braki lekarzy uzupełniamy. To nie jest tak, że można lekarza wydrukować na drukarce, tylko trzeba go wykształcić. To trwa. Myśmy ten trud podjęli. Wydaje mi się, że te nowe kierunki na nowych uczelniach to jeszcze, panie pośle, jest raczej proces, nie ma jeszcze nowych lekarzy z tego, ale już poszerzenia, bo to jest kwestia 2 lat ostatnich. Ukończyli studia i idą do szpitali i już leczą. Oczywiście proces osiągnięcia specjalizacji to jest jeszcze parę lat. Ale już są ludzie, którzy są wykształceni, wykwalifikowani, którzy już zaczynają wchodzić na rynek medyczny i to jest też wielki sukces między innymi premiera Mateusza Morawieckiego. Czyli premier Mateusz Morawiecki pozostanie premierem, jeżeli to wy będziecie zobaczmy, decydowali, kto nim będzie? Mówimy o OZE. No, ponad 1 000 000 prosumentów dzięki tym programom Polski Prąd, Nasz Prąd, to wszystko idzie z postępem. Jak my przejmowaliśmy władzę, to było 50 000 prosumentów. Dzisiaj można, przejeżdżając przez Polskę, zobaczyć na wielu posesjach jest fotowoltaika. Dzisiaj wprowadzamy też dofinansowanie do pomp cieplarnianych. To jakby Platforma Obywatelska powiedziała, że za jej rządów Polacy stali się posiadaczami smartfonów na przykład. Tak, no wtedy pojawiły się smartfony. Tak, tutaj technologia też, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Tak, to za waszych rządów się zmieniło, stało się bardziej dostępne. Też, ja przypominam. To nie jest kwestia tylko rządu Prawa i Sprawiedliwości, tylko zmian technologicznych, jakie się dokonały w tym czasie. Ale nie. Też, w dużej mierze. Fotowoltaika była przedtem i nie była dofinansowana przez rząd Platformy Obywatelskiej. Jeśli chodzi o smartfony, to ja przypominam sobie, jak rząd, czy też Platforma obiecywała, że będą laptopy dla wszystkich. No później nie było nawet na pendrive'a nawet nie mieli. A my ten program dzisiaj też wprowadzamy i będą laptopy dla uczniów. Czwartoklasistów, tak. No właśnie. My realizujemy, obiecujemy i realizujemy. Tam ci obiecywali, nic nie robili, ale po prostu oszukiwali ludzi. Ostatnia rzecz, panie pośle. Ja podam tu jeden przykład. Właśnie prezydent Radomia przed wyborami samorządowymi obiecał, że będzie gala sportu w hali, którą budował. Sprzedawał bilety, a po wyborach wygrał wybory, oddawał za bilety, bo hala jeszcze 2 lata była budowana. To takimi oszustwami można oczywiście wygrywać wybory. Tylko w lokalnych radomskich sprawach. My, jeżeli obiecujemy, to stajemy na głowie, żeby obietnicy dotrzymać. A tamci obiecują, później wygrają wybory, jest figa. No, wiek emerytalny
To jest najlepszy przykład. No ale wspomnieliśmy o tych blokach Wielkiej Płyty, obiecywaliście i też przez 4 lata niewiele się wydarzyło. Panie proszę, tu ja zapytam dlatego jedno, czy jeszcze obietnice Platformy, dedykujemy specjalny program, do którego będą mogły spółdzielnie wnosić i będą dostawać pieniądze na ten cel, żeby właśnie to zrealizować, co kulało. To panie proszę, bo Platforma obiecuje, że rozliczy was po wyborach, jeżeli je wygra, że rozliczy was za te 8 lat rządów. Czy pan wierzy w dotrzymanie tej obietnicy? Słyszałem, że czy będziemy... pan się obawia tych rozliczeń? Słyszałem, że będziemy siedzieć. Ja już nawet zaplanowałem sobie, jakie freski namaluję w celi, bo lubię malować, więc spokojnie czekam, ale oni są takimi nieudacznikami, że jak nie potrafili nawet, no tutaj przypominam Trzaskowskiego, nawet nie potrafił szyby w drzwiach wstawić, tylko plastem samoprzyletnym próbował. Ale wy też no pamiętam, jak rozliczaliście rządy Platformy, to też pamiętam taki audyt i tam setki zawiadomień do prokuratury, nic z nich nie wyszło. A ilu połowa prawie ministrów rządu ma postawione zarzuty za korupcję, za różne przekręty. Połowa ministrów rządu Platformy? No może nie połowa, ale znaczna część. No proszę sobie przypomnieć tą aferę w Warszawie chociażby, prawda? No to jeden ministrowie, no więcej. No to ja przypominam, drugi wiceminister Jan Bury na przykład. No już zapomnieliśmy, zarzuty też, Jan złote sztabki wykopane. Ale nie był wiceministrem chyba. Był jak to? Wiceministrem skarbu był, razem z Gradem. Okej, może i na początku. No, ja wiem, skarbu, no, że nie chcemy, ale afera dotyczyła potem czego pamiętać, innego. Jak to? No afera dotyczyła korupcji. No. Ale w każdym razie tak jednym zdaniem, te freski będą? Zapomniał pan. No będą, jeżeli oczywiście będzie można tam zająć się malowaniem, to będą to piękne widoki na piękny świat i cela będzie upiększona. Tak będzie sobie więc poseł Marek Suski. Droga Platformo, ja się tam nie boję waszych pogróżek, a w razie czego mam już plany artystyczne. Natomiast no, wy jesteście takimi nieudacznikami, że nic wam się nie uda i to też wam się nie uda, a Polską będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość i będziemy kontynuować dobre dla Polski zmiany i Polska będzie Polska będzie suwerenna, nie będzie poddaną Niemcom i nie będzie tych złych rzeczy, które Platforma tu by nam zafundowała. Za miesiąc zakładem się okaże, kto będzie rządził po wyborach. Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem. Dziękuję państwu za uwagę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej ekspresem. Dzień dobry Państwu we wtorek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka. Witam, kłaniam się i zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, PSL, Unia Europejskich Demokratów, Trzecia Droga. O kampanii rzecz jasna będziemy rozmawiać, bo dzieje się bardzo dużo, więc o 9.45 specjalnie dla Państwa także doktor habilitowany Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Jutro, o ile się nie mylę, kończy się możliwość rejestracji list wyborczych, więc kampania wejdzie w zupełnie nową fazę, więc podsumujemy sobie wszystko to, co wydarzyło się do tej pory.
wybory i co może wydarzyć się jeszcze, a obietnice wyborcze, drodzy Państwo, rosną jak grzyby po deszczu. Przyjazne osiedle i dobry posiłek. To są nowe przedwyborcze obietnice Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki przedstawił 7 punktów programu dla mieszkańców bloków z tak zwanej Wielkiej Płyty. Chodzi między innymi, tutaj posłużę się notatkami, Państwo pozwolą, o udogodnienia w postaci wind, budowy miejsc garażowych, termoizolacji i rewitalizacji samych osiedli z Wielkiej Płyty. Ja tylko tak delikatnie zauważę, że to samo było w programie Prawa i Sprawiedliwości w roku 2019. No nic się do 23 w tej sprawie nie wydarzyło, więc być może teraz przy okazji trzeciej kadencji PiS spełni swoje obietnice, ale z kolei pani minister zdrowia Katarzyna Sójka obiecuje, że pacjenci polskich szpitali, uwaga, uwaga, będą dostawać dobre posiłki. Dobre jedzenie, lepsze jedzenie, a szczęśliwcy będą mogli nawet skorzystać z porady dietetyka. Trzymamy za słowo, bo rzeczywiście o pomstę do nieba woła to, jak wyglądają posiłki nawet na oddziałach pediatrycznych, więc to jest rzecz, nad którą rzeczywiście w XXI wieku warto byłoby się pochylić. Tymczasem eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju podsumowują te wszystkie przedwyborcze obietnice i ruszają z akcją hashtag licznik wyborczy, w której podliczają obietnice polityków wszystkich opcji, nie tylko partii rządzącej, rzecz jasna. I już teraz ich wartość wynosi, proszę sobie wyobrazić, niemal 740 miliardów złotych. To wszystkie obietnice wszystkich partii kosztowałyby dokładnie tyle na razie, a mamy jeszcze przed sobą długi czas kampanii wyborczej. Najmniej obiecała na razie Koalicja Obywatelska, 81 miliardów ich obietnice kosztują, a najwięcej Lewica, 227 miliardów. Zresztą zaraz szerzej Państwu o tym opowiem, bo rzeczywiście bardzo ciekawa jest ta statystyka. I na koniec o tym, że Putin rozmawiał z Recepem Erdoganem i postawił warunki w sprawie umowy zbożowej. Stwierdził, że jest gotów ją podpisać, ale tylko wtedy, jeżeli Zachód spełni jego żądania. Prezydent Turcji z kolei stwierdził, że jego zdaniem, tutaj cytat, wkrótce uda się znaleźć rozwiązanie w tej sprawie. Rosyjski dyktator odniósł się także do sytuacji na froncie, do ukraińskiej kontrofensywy i skomentował ją krótko. To nie wpadka, to porażka. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. No, jak widać, Władimir Putin także żyje w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. My stąpamy po ziemi bardzo mocno i ruszamy. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam. Zaczynamy jednak od programu Przyjazne Osiedle. Przyjazne Osiedle, czyli te 7 punktów w programie dla Wielkiej Płyty, jak to się mówi w dużym skrócie. Premier Morawiecki przedstawił te punkty dla mieszkańców tak zwanej Wielkiej Płyty. Dodał, że ma ten program kosztować 5 miliardów złotych tylko w pierwszym roku realizacji i wyliczał, że w całym kraju w blokach z Wielkiej Płyty mieszka co najmniej 8 milionów osób. Niektórzy oczywiście sobie dworują, że no po prostu fajnie byłoby stawiać nowe mieszkania, a nie sztucznie przy życiu podtrzymywać te stare, komunistyczne, no ale ja wiem, może jakiś sentyment partia rządząca do tamtego okresu ma, nie wnikam. No w każdym razie w Tomaszowie Mazowieckim premier przybliżył elementy tego programu i tak jak Państwu wspominałam, chodzi o budowę wind. Przekonywał pan premier, że zna wiele bloków, w których do 5. piętra nie ma takiej windy, w związku z tym musi się pojawić. Ja tylko jestem ciekawa, jak to konstrukcyjnie będzie wyglądało, czy w tak starych blokach da się to w ogóle zrobić i czy gra jest warta świeczki, czy po prostu, jak wspomniałam, nie taniej byłoby budować nowe mieszkania. No, w każdym razie punkt drugi to są garaże i miejsca parkingowe, ale nie byle jakie garaże, bo garaże podziemne. Rzeczywistość się zmieniła, jest gigantyczny problem z zaparkowaniem samochodów na takich osiedlach, przekonywał premier. Trzeci punkt to jest termomodernizacja. Rząd PiS ma tu wiarygodność, stwierdził szef rządu, bo już od kilku lat modernizujemy domy i mieszkania w całej Polsce. Ręka do góry, kto mu PiS zmodernizował mieszkanie. Bardzo jestem ciekawa. Proszę na czacie w razie czego pisać, co się wydarzyło w związku z modernizacją, jak to mówi premier, domów i mieszkań. Chodzi między innymi o program ocieplania budynków i chodzi o niższe rachunki, żeby płacić mniej za ciepło i za ogrzewanie. To chyba w miarę to samo, ale rozumiem, że może chodziło o ciepłą wodę. Punkt czwarty to są potężne inwestycje w infrastrukturę i instalacje różnego rodzaju.
Tak to nazwał premier. Punkt piąty to jest fotowoltaika. Ja przypomnę, jak zmieniły się bardzo negatywnie przepisy w sprawie fotowoltaiki w ostatnich latach. No w każdym razie według premiera na blokowiskach mamy tysiące hektarów w całej powierzchni wystawionych na słońce i niezagospodarowanych. Pozwoli to oszczędzić energię cieplną i elektryczną. Punkt szósty to są remonty akustyczne. Każdy, kto mieszkał w bloku, wie, jakim problemem jest akustyka, mówił premier. A punkt siódmy to jest architektura zieleni, place zabaw i skwery. Zna pan premier wiele osiedli, jak stwierdził, gdzie nie ma placów zabaw, nie ma boisk, gdzie po prostu są kamienie. Więc niech pierwszy kamieniem rzuci ten, kto na takim osiedlu nie mieszkał. Ja przypomnę, dokładnie taki sam program Prawo i Sprawiedliwość proponowało w roku 2019. Z kolei dobry posiłek w szpitalach to jest rzeczywiście rzecz, która toczy polskie społeczeństwo no, bardzo mocno. No, od wielu lat i pani minister Katarzyna Sójka stwierdziła, przedstawiając kolejny wyborczy punkt programu Prawa i Sprawiedliwości, że ma być wprowadzony ten dobry posiłek, tak zwany dla wszystkich pacjentów. Szpitale mają otrzymać dodatkowe środki, a Narodowy Fundusz Zdrowia zadbać, by jakość żywienia była znacząco lepsza. Zdrowie jest najważniejsze, mówi pani minister, dlatego znacząco zwiększyliśmy finansowanie ochrony zdrowia. Mówi, że tam zostały wprowadzone cyfrowe recepty, że poprawiona jest dostępność opieki zdrowotnej. A propos dostępności, poprawionej dostępności do opieki zdrowotnej. Ja nie wiem, czy państwo zapoznali się wczoraj z taką statystyką, która mówi o tym, że do psychiatry dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą średnio czekać około 1000 dni, a najdłużej ponad 2000. Są gminy w Polsce, gdzie jeżeli młody człowiek z problemami psychicznymi dzwoni, to jest zapisywany na rok 2030. To tak a propos poprawy dostępności opieki zdrowotnej. Ale pani minister stwierdziła także, że codzienność szpitali nie jest jej obca, szczególnie tych powiatowych, i pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych posiłków i że trzeba to zmienić. Absolutnie się zgadzamy. Mielonka, stary chleb i pół zjełczałego ogórka kwaszonego to rzeczywiście nie jest to, na co polski pacjent zasługuje, szczególnie płacąc podwyższone przecież od niedawna składki zdrowotne. I teraz o tych wyliczeniach, one są naprawdę bardzo ciekawe, o których państwu mówiłam na początku, czyli Forum Obywatelskiego Rozwoju robi zestawienie wartości wszystkich obietnic złożonych od Prawa i Sprawiedliwości po Lewicę. One wynoszą niemal już 740 miliardów złotych w tej chwili. Prześledzono wszystkie najważniejsze obietnice i tak jak wspominałam, najmniej do tej pory obiecała Koalicja Obywatelska. Jej program kosztowałby bowiem niespełna 81 miliardów złotych. Program trzeciej drogi to jest 125, grubo ponad miliardów złotych. No i najwięcej tutaj waży zwiększenie do 6% PKB nakładów na edukację i zdrowie. Dalej plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, to jest niemal 116 miliardów i to są oczywiście pieniądze bez KPO, bo jak państwo słyszeli, no KPO przez wysiłki opozycji nie mamy. Następnie mamy tutaj, niech ja dobrze spojrzę, Konfederację. 190 miliardów złotych i najwięcej kosztują obietnice przedwyborcze Lewicy. To jest 227 miliardów 400 milionów złotych, z czego lwią część, bo ponad 112 miliardów pochłonęłaby służba zdrowia. A jeżeli chodzi o Konfederację, te 190 miliardów to jest... No tutaj z tego, co widzę, to najwięcej, bo 60 miliardów pochłonąłby liniowy podatek PIT 12% i podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia to jest 33 miliardów złotych, ale to są tylko pierwsze wstępne wyliczenia ekspertów Forum Obywatelskiego Rozwoju. One oczywiście przez całą kampanię zapewne będą się zwiększać, bo jak sobie powiedzieliśmy na początku naszego spotkania, tak naprawdę ta kiełbasa wyborcza dopiero zaczyna skwierczeć tak delikatnie na wyborczym grillu, więc zapewne będą to znacznie wyższe stawki. Będziemy zresztą na bieżąco, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawy wątek, o tym państwu opowiadać. I teraz mamy serię, drodzy państwo, wiadomości, a właściwie jedną wiadomość, bo zresztą nie zdążymy, to sobie porozmawiamy już później z naszymi gośćmi, ale to jest coś, czego no, nie da się nie skomentować i nie da się nie zauważyć, więc a propos, wracając do serii, seria, jeżeli ktoś z państwa stoi, to proszę usiąść, szczególnie moje kochane panie. Poproszę o to, żeby usiadły w tej chwili na spokojnie i nie miały nic gorącego w ręku, tak na wszelki wypadek, bowiem Robert Bąkiewicz, skazany w roku 2021 wyrokiem za użycie siły i naruszenie nietykalności cielesnej kobiet,
skazany na 10 tysięcy zadośćuczynienia i rok prac społecznych, zapowiada, że będzie walczył o prawa kobiet w Sejmie. Ja w domu byłem nauczony ogromnego szacunku do kobiet, mówi Robert Bąkiewicz, skazany za użycie siły i naruszenie nietykalności cielesnej kobiet. No więc nauczony był w domu ogromnego szacunku, jak twierdzi, do kobiet, natomiast nie można wykorzystywać sytuacji, w której chuliganeria, rewolta, bolszewia, która atakowała kościoły, ma być nietykalna. To tak a propos tego szacunku do kobiet, to strajk kobiet i panie, które walczyły o swoje prawa na ulicach, to chuliganeria, rewolta, bolszewia, według pana Bąkiewicza. Odniósł się on także do stanowiska episkopatu, który stwierdził, ten episkopat, że można zakazać aborcji z powodu zaburzeń psychicznych, co jeszcze bardziej zawęża medyczną przesłankę do wykonywania aborcji ze względu na stan zdrowotny matki. No i pan Bąkiewicz, czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości, zgodził się z proponowanym rozszerzeniem zakazu, a stanowisko episkopatu określił jak najbardziej katolickie. Ta przesłanka zaczęła być pewną furtką do dokonywania aborcji. Wiem, bo widziałem statystyki, które pokazują, że zwiększa się ilość, no tu się raczej powinno powiedzieć liczba, aborcji w polskich szpitalach, powiedział Bąkiewicz, powołując się do rozmowy z osobą z organizacji Pro-Life. Niestety nie wiemy z jaką organizacją i z jaką osobą, ale wiemy, że pan Bąkiewicz będzie walczył o prawa kobiet, ale tylko te prawa i tych kobiet, które, jak rozumiem, uznaje. Na ten temat z naszymi gośćmi bez wątpienia dzisiaj porozmawiamy. To jest Ekspres Biedrzyckiej, a u państwa już za chwilę Michał Kamiński. Zapraszam. Dlaczego ja tutaj? Dlaczego na pierwszym miejscu tej listy jest szef partii i obozu rządzącego? Otóż, proszę państwa, odpowiedź jest prosta. Polska jest jedna. Musimy mieć odpowiedzialny, dorosły rząd. Ja nieprzypadkowo mówię dorosły, bo my mieliśmy przez 8 lat w Polsce rząd niedorosły. Rząd chłopców w krótkich majteczkach. Czy może w spodenkach, już nie chcę ich tak bardzo. W krótkich spodenkach. Gdy jedni wiedzieli, skąd może przyjść zagrożenie i ostrzegali przedtem, mówię o moim świętej pamięci bracie, to inni wyściskiwali się z Putinem. Nawet na smoleńskim lotnisku. I ci ludzie, tacy ludzie, nie mogą po prostu rządzić. Nie mogą otrzymać nowej szansy. Można by tutaj używać różnych ostrych słów, ale my i tak, proszę państwa, w tej konkurencji ostrych słów, tym słów już takich bardzo ostrych i powiedzmy, że nieprzyzwoitych, nie wygramy. Ja o tym już mówiłem wiele, wiele lat temu, jeszcze kiedy byłem premierem w latach 2006-2007. W knajactwie z nimi nie wygramy. Michał Kamiński, PSL, Unia Europejskich Demokratów, Trzecia Droga, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry. Wspólny kandydat opozycji do Senatu, Paktu Senackiego. I to dzisiaj najważniejsze moje określenie, bo mamy kampanię wyborczą. Wspólnym kandydatem opozycji, ale pani redaktor, jestem z tego, że jestem wspólnym kandydatem opozycji. Tak, i składał pan z tego, że nawet był zwolennikiem jednej listy, tak. Ale to już pieśń przeszłości. Nie doszło w Sejmie, może. Ale doszło w Senacie i bardzo dobrze, że w prawie wszystkich okręgach wyborczych od lewicy po Trzecią Drogę z Platformą Obywatelską, najważniejszą i największą z tych partii, dogadaliśmy się, bo to jest bardzo dobry prognostyk na to, co się stanie po wyborach. Jeżeli wygramy i musimy teraz na to pracować, to tak jak dogadaliśmy się w Senacie już 4 lata temu i to przyniosło swoje efekty, tak jestem przekonany, że patrząc na nowy pakt senacki i dorobek tego, co się udało zrobić przez ostatnie 4 lata, wyborcy mogą być pewni. Jeżeli opozycja będzie rządzić, to będzie współpracować tak dobrze, jak to się udało w Senacie, gdzie nie straciliśmy tej przewagi, która wynosiła jeden głos. I pamiętam, że od 4 lat... No wtedy jeszcze nie było Szymona Hołowni, panie marszałku. Od 4 lat, pani redaktor, spotykaliśmy się tutaj i ja pamiętam, że pani pytała się, co sądzę na temat tego, że politycy PiSu ciągle mówili, że już za chwilę odzyskają większość. Tak, to było wielokrotnie, to było wielokrotnie powtarzane. Ale już nie wracajmy do historii, panie marszałku. Mówię o tym, bo to się udało i to jest dobry prognostyk na przyszłość. Wspomniałam, nie było wtedy jeszcze Polski 2050. Nie było Szymona Hołowni, nie było Michała Kobosko, który mówi, Tusk nie musi być premierem.
nie było rozmaitych podszczypywań ze strony, no chyba przede wszystkim Polski 2050 w kontekście największej partii opozycyjnej. Czy pana zdaniem, mimo że takie podszczypywania nieustannie, mimo apeli się pojawiają, to rzeczywiście ta współpraca też rysuje się tak pozytywnie, jak to pan powiedział o ostatniej kadencji senackiej? Pani redaktor, ja zbierałem podpisy razem z politykami Lewicy, Trzeciej Drogi w moim okręgu wyborczym i Polski 2050, Koalicji Obywatelskiej. I na tym poziomie wspólnego zbierania podpisów nie widziałem żadnych problemów, odwrotnie. Tylko poziom zbierania podpisów do poziomu rządu i dzielenia stołków i wprowadzania programów, to jest, wie pan, bardzo wyborcy, daleka droga. Ale to wyborcy i działacze wymuszą na liderach to, żeby oni się dogadali. Ale jestem przekonany, że pani redaktor, jestem przekonany, że do takiej współpracy dojdzie, no bo do niej już doszło przy okazji Paktu Senackiego. I ja mam wrażenie, że my po prostu wszyscy musimy uszanować swoje miejsce na tej scenie Każdy politycznej. Każdy ma znać swoje miejsce w szeregu, jak rozumiem. Ale w takim sensie nie tyle nawet hierarchicznym, co w rozumieniu bardzo szerokim. Ale ma pan poczucie, że każdy zna to miejsce? Bo ja nie mam takiego poczucia. Ja bym chciał, każdy rozumiał, że Donald Tusk jest dzisiaj bardzo ważnym politykiem opozycji i liderem największej partii opozycyjnej. I to musi mieć swoje konsekwencje. Ponieważ Donald Tusk osiągnął to, co osiągnął i nie osiągnął to, czego nie osiągnął. Ale jest dzisiaj numerem jeden ze wszystkich polityków opozycyjnych i koniec, kropka. Z drugiej strony jest też jasne, że są ludzie, którzy stanowią nową generację i jakieś wyzwanie generacyjne. Jasna sprawa, ale czy to, że on jest numer jeden, panie marszałku, tak w odpowiedzi do pana Kobosko, to pan, jak rozumiem, tą konsekwencją, o której pan wspomniał, dość naturalną, jest to, że on jednak, jeżeli opozycja zwycięży, będzie wystawiony w cudzysłowie jako kandydat na premiera. I nie ma w tym nic dziwnego. Ale jest wystawiony. Nie, no, pan Kobosko mówi, że Tusk nie musi być premierem. No, ale no bo pan Kobosko jakby chciał, jak rozumiem, Tuska jako premiera, to nie byłby u Hołowni, tylko byłby u Tuska. I jakby ludzie bardziej chcieli naszego... Ale pan też nie jest w Koalicji Obywatelskiej w tej chwili. Ja potrafię przyznać, że no, jest to naturalna konsekwencja. Ale pani redaktor, no ale jak mogę nie przyznać czegoś, co wynika wyraźnie z cyfr. No, ale pan Kobosko chyba widzi te cyfry i nie przyznaje. Pani redaktor, ja ale dlatego pani zaprosi pani pana Kobosko. No, ale ja pytam o mnie pani? O współpracę i o perspektywę tej współpracy. Czy jest pan pewny, że ona się będzie układać dobrze? Tak, jestem pewny, że ona się będzie układać dobrze, ponieważ ja powiem pani jeszcze raz, na tym poziomie, na którym ja mogę na to mieć wpływ i to śledziłem, czy mogę to obserwować, to ta współpraca układa się dobrze. Ja dzisiaj będę i obiecałem to zresztą moim kolegom. Ja wczoraj na moim YouTubie miałem kandydata bardzo fajnego Pawła Kasprzaka z Lewicy w Warszawie. Rozmawiałem z nim i promowałem jego kandydaturę, bo cieszę się, że tacy ludzie jak Kasprzak kandydują i cieszę się, że Lewica dała im szansę. Będę pomagał moim przyjaciołom z Platformy. Oczywiście będę pomagał moim przyjaciołom z Trzeciej Drogi przede wszystkim, bo ja państwa zachęcam w wyborach sejmowych do głosowania na Trzecią Drogę, ale również zachęcam państwa do tego, abyście głosowali na Lewicę i Koalicję Obywatelską, bo dzisiaj w interesie Trzeciej Drogi, partii, z której ja rekomendacji startuję, koalicji, ale startuję jako wspólny kandydat, ale w interesie Trzeciej Drogi leży jak najlepszy wynik Platformy i jak najlepszy wynik Lewicy. Bo bez tych dobrych wyników nic się nam nie uda. Żyjecie w symbiozie w tym momencie, to jest oczywiste. Dobrze, panie marszałku, przejdźmy do... Zaręczam pani, że Donald Tusk, który jest wytrawnym politykiem, ściska kciuki za wynik Lewicy. Ale on to już niejednokrotnie mówił przecież. Mówił, a my ściskamy kciuki za wynik Tuska, proszę mi wierzyć. Dobrze, to już mamy jasność. Panie marszałku, Jarosław Kaczyński kolejny raz wraca do Smoleńska, do tego, że Tusk ściskał się rzekomo z Władimirem Putinem. Mateusz Morawiecki nazywa Tuska pytonem, który tak przytula, aż udusi. Po czym wychodzi Jarosław Kaczyński po raz kolejny, mówi, Polska jest jedna. No wie pani co, znaczy, jeżeli by kierować się tą logiką, że się Tusk przytulał z Putinem i go chciał udusić, no to chyba rozumiem, że politycy PiSu mówią Tuskowi komplement w tym momencie. No, czy oni by się chcieli tulić z Tuskiem? Ale to chyba nie, znaczy, chodzi o to, że on jest pytonem, który przytula ludzi, aż ich udusi, Putina była obok. Pani redaktor, ustalmy sobie pewne fakty. Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj w tej kampanii wyborczej, my się pewnie zastanawiamy. Wiele osób, które oglądały początek naszej rozmowy, czyli występ tego starszego pana w Kielcach,
jeżeli ludzie się zastanawiają, a dlaczego ten człowiek gada takie bzdury? Dlaczego takie bzdury opowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości? O Tusku, który ustępuje Niemcom, o jakiejś rzekomej kolonii niemieckiej, którą chciałby tutaj Tusk. Po co oni to mówią? Tak się ludzie, naprawdę z wielu ludzi się zastanawia. I ja państwu odpowiem po co. Ponieważ Jarosław Kaczyński już dzisiaj nie jest idiotą i czyta sondaże. On wie, że 65% Polaków nie chce, żeby jego partia dalej rządziła. I Jarosław Kaczyński dzisiaj musi zadbać o jedno, żeby te 30 parę procent do 35% Polaków, które chciałoby głosować na Prawo i Sprawiedliwość, to zrobiło. On dzisiaj mówi wyłącznie do swojego twardego elektoratu i dlatego odpowiada bzdury. Co więcej, opowiada bzdury, które jeżeli byśmy zaczęli, i mam o to pretensje do kolegów z opozycji, rozbierać na czynniki pierwsze, to by się okazało, gdzie się, pytam, są ustępstwa Tuska pod adresem Niemiec. Nie ma ich. A ja wiem, gdzie są ustępstwa Kaczyńskiego pod adresem Niemiec i się nazywają traktat... Wspominając o Rosji. Traktat lizboński. Pani redaktor, ale o tym trzeba mówić. W polskiej historii ostatnich 30 lat, a ja twierdzę, że być może nawet tysiąca, większego dobrowolnego ustępstwa na rzecz Niemiec, jak to, na co poszedł prezydent i premier Kaczyński w traktacie lizbońskim, nie było. I akurat z tym Donald Tusk nie ma nic wspólnego, bo będący wtedy w Platformie Obywatelskiej Jan Maria Rokita krzyczał z trybuny sejmowej Nicea albo śmierć. A to o Nicea chodziło. Nicea była tym systemem głosowania, który uprzywilejowywał Polskę względem Niemiec. I chcę przypomnieć, że tę Niceę wynegocjował Jerzy Buzek, przyjaciel i współpracownik Donalda Tuska, ówczesny premier, a dzisiaj europoseł Platformy Obywatelskiej. On wynegocjował Niceę, czyli głosowanie, które uprzywilejowywało Polskę względem Niemiec w Unii Europejskiej, a oddał to, co wynegocjował Buzek w traktacie lizbońskim, prezydent i premier Jarosław Kaczyński. Tak samo i to teraz, są fakty, panie marszałku, redaktor. Pojawiają się też się informacje, że to niby Angela Merkel podyktowała Donaldowi Tuskowi kwestię podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce. Oczywiście nie ma na to jakichś bardzo namacalnych dowodów. Natomiast no, PiS nie pani zająka redaktor. Się, proszę dać mi skończyć, nie zająknął się ani razu na temat tego, że tak naprawdę do zwiększenia wieku emerytalnego zobowiązał się premier Morawiecki w kamieniach milowych, bo o tym jest mowa. Pani redaktor, ale oni zakłamują rzeczywistość. Pani ma dzisiaj, rozpoczęła pani swój program od rozmowy o programie z blokowiska, związanego z blokowiskami. Zaraz do niego przejdziemy. A dzisiaj realnie to, co fundują pani redaktor polskim blokowiskom, politycy Prawa i Sprawiedliwości, to 100 parędziesiąt tysięcy przybyszów z Indii, Bangladeszu, Iranu, Arabii Saudyjskiej. I teraz pani redaktor... Ale to państwo chcą piekło kobiet zafundować. To państwo, Morawiecki premier redaktor, też mówił. Ja chcę pani powiedzieć, tymi właśnie imigrantami. W tym planie, za który teraz oni usuwają Wawrzyka, bo to on przygotował infrastrukturę dla 100 parędziesięciu tysięcy przybyszów, ale już duża część z nich w Polsce jest. I oni dlatego tego Wawrzyka usunęli, tak jak usuwali, pani redaktor, 8 lat temu projekt zakazu aborcji. Też wtedy go usunęli ze strony internetowej, żeby udawać, że nie o to chodzi. Dziś usuwają Wawrzyka, żeby powiedzieć, że nie chodzi im o przyciągnięcie 200, być może 300 tysięcy ludzi z Indii i Bangladeszu do Polski. Oni ich potrzebują dla rynku pracy, bo tak zdewastowali polski rynek pracy, że teraz bez tych 300 tysięcy ludzi z Bangladeszu, których Morawiecki będzie musiał do Polski ściągnąć, uważają, że polska gospodarka sobie nie poradzi. Ale oni tych ludzi, pani redaktor, nie szykując dla nich żadnych programów integracyjnych, chcą ściągnąć po to, żeby w Polsce rozpętać nacjonalistyczne piekło. Bo dzisiaj Polska nie ma problemów z imigrantami. Nie mamy tego, co ma Francja, co ma Berlin. Nie ma takiej naturalnej, nazwijmy to... A po co podstawy... PiS-owi nacjonalistyczne piekło? No po to, pani redaktor, żeby ludziom... Bo ludzie za chwilę przestaną już wierzyć w zagrożenie niemieckie. Rozumie pani, że dzisiaj w Berlinie więcej osób mówi po polsku niż w Warszawie po niemiecku. Hello, wróćmy na ziemię. Rozumie pani? Nie ma żadnych przesłanek, by mówić o tym, że Polska jest pod wpływem Niemiec. Polska przeskoczyła jako eksporter do Niemiec Francję. Rozumie pani? My jesteśmy dzisiaj ważniejszym niż Francja partnerem gospodarczym Niemiec. Niemcy sprzedają do Polski 2,5 raza więcej produktów niż do Rosji. Rozumie pani, że są bardziej uzależnieni od polskiej gospodarki niż od rosyjskiej? To są osiągnięcia ostatnich 30 lat i za chwilę do Polaków to dotrze. Że jasne, że na Niemców zawsze musimy uważać. Sorry, ja będę tak zawsze uważał. Musimy piętnować niemieckich polityków jak pani Steinbach, która chwała Bogu już odeszła i tak dalej. Za każdą głupotę,
którą mówią i za każdą antypolską wypowiedź. To trzeba robić. Ale to nie tylko ale Niemcy, to chyba wszystkie inne narodowości, które po prostu... Dokładnie tak. Jakby... Natomiast trzeba, i za chwilę Polacy uwierzą, że cała antyniemiecka fobia Prawa i Sprawiedliwości jest wyjęta nie powiem skąd. Więc PiS będzie potrzebował, żeby napędzać ludzi do głosowania, będzie potrzebował gett imigrantów, muzułmanów, żeby organizować wokół nich nienawiść. Bo po co oni ich ściągają? Polska dzisiaj nie potrzebuje tych ludzi. My nie mamy spuścizny kolonialnej, jak Francuzi, jak Niemcy takiej przeszłości, także kolonialnej, jak Brytyjczycy. My nie mamy długu wobec tych ludzi. Panie marszałku, kolejna już taka bardziej namacalna rzecz związana z obietnicami wyborczymi. Wspomniał pan już o tym przyjaznym osiedlu, 7 punktów dla bloków z wielkiej płyty. To jest rzecz, którą Prawo i Sprawiedliwość miało już w programie w roku 2019. Czy pana zdaniem rzeczywiście warto rewitalizować osiedla z wielkiej płyty, a nie zająć się budową nowych mieszkań? Czy warto inwestować w stare bloki, budować tam windy, garaże podziemne, a nie budować nowe mieszkania na wynajem chociażby, żeby ci, których nie stać na kredyt, mieli szansę takie mieszkanie otrzymać, bo nie mówimy o ludziach zamożnych, nie mówimy o ludziach, którzy są w stanie pozwolić na kredyt czy za gotówkę kupić mieszkanie, tylko takich, których nigdy stać nie będzie na tę sytuację. Panie redaktor, najwyraźniej na remontach wielkich powierzchni łatwiej zrobić przekręty niż na budowie. Rozumie pani, no bo budowa jest łatwo rozliczalna. Jeżeli pani obiecuje, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, ileś tam mieszkań, a później tych mieszkań nie ma, to jest łatwe i weryfikowalne. Więc jakby no, trudniej przekręcić na tym. Natomiast na remontach, wymianach wind i tak dalej, i na przykład zamówieniach na te windy, dzisiaj dowiedzieliśmy się... PiS to na wielkiej płycie zarobić, pana zdaniem, dowiedzieli, tak? Ale pani redaktor, dzisiaj dowiedzieliśmy się o liście jednego z wiceministrów pracy, tak? Tego bardzo zadziwiającego resortu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, liście jego zamówień zadziwiających, skrajnie zawyżonych, dotyczących sprzętu dla niepełnosprawnych. Więc za chwilę się okaże, że windy kosztują do tych bloków, będą kosztowały 3 razy drożej, a będzie je wytwarzał jakiś przedsiębiorca spod Radomia, kumpel innego polityka. Ponawiam pytanie, czy PiS chce zarobić na wielkiej płycie? No, znaczy PiS jako partia? Nie, bo PiS jako partia nie może zarabiać. Natomiast najwyraźniej, przecież panie rektor, partie w Polsce zarabiać nie mogą jako partie, bo są finansowane. Pan wie, że to ale jest ludzie, skrót myślowy. Ludzie, którzy przy tym się kręcą, no tak, no bo tam co chwila ktoś na czymś zarabia. Pani redaktor, no mamy przykład nowego... No ale z drugiej strony ani remonty, ani budowy nie odbywają się za darmo, panie marszałku. No więc właśnie o tym mówię. Dlatego zapewne ktoś sobie wymyślił taki projekt. No dobrze, ale oni jak panu się podoba ten pomysł? Oni już pani, ale przecież oni mają takich projektów. W pierwszej kadencji mieli świetny projekt w ramach robienia dobrze polskim arystokratom. Dali 120 milionów euro za obraz, który w Polsce wisiał, rodowi Czartoryskich. Te pieniądze wyjechały w 3 dni z Polski do Liechtensteinu i do dzisiaj nie wiemy, co się... One miały być inwestowane w polską kulturę. Hu, 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 tych pieniędzy nie ma. Oni sobie wymyślili jeszcze w poprzedniej kadencji, że będą eksplorować morze i ten projekt miał 500 000 kosztować gdzieś koło Kuby. Będą poszukiwać specjalny statek, chcieli budować i tak dalej. Wszystkie ich projekty... Już wspomnę o Polskiej Fundacji Narodowej, Polska naszym żaglowcu i tak dalej. Żaglowce, to wszystko są piękne. Port lotniczy... Ale też miał być hollywoodzki film Piotr Gliński, pamięta pan? Z Melem Gibsonem, o ile port lotniczy, wielkie rzeczy, wielkie pieniądze i się przypomina film Miś. Rozumie pani? To jest dokładnie to jest miś na miarę naszych możliwości. To jest miś na miarę naszych możliwości. Nie zawahamy się go użyć. I co tam było? Im więcej stracimy na tym, tym więcej się spisze, bo mamy 20% od tego. No dobrze, ale pani sam redaktor, pomysł, ale ja myślę, Prawo że, i Sprawiedliwość panie marszałku, jest partią powrotu do PRL-u. W każdym tego wymiarze. Ja bym chciała taki dzwoneczek sobie tutaj zainstalować. Panie marszałku, ale z drugiej strony mnóstwo jest mieszkańców Wielkiej Płyty w Polsce. Proszę. I sądzę, że jeżeli oni od premiera słyszą, że ich domy, bloki, osiedla będą zrewitalizowane, to mówią super pomysł. Ale pani redaktor, program rewitalizacji w Polsce i tak jest realizowany przez samorządy. Oczywiście w mniejszym zakresie niż byśmy chcieli. Ja nie zamierzam, pani redaktor, wyśmiewać samej idei rewitalizacji z wielkiej płyty budynków, bo na pewno z tym problemem coś w Polsce trzeba zrobić. Problem polega na tym tylko, że mówią do nas politycy, którzy tak jak premier mieszkają sami w zamkniętych osiedlach i mówią do nas, jak będą rozwiązywać... I wysyłają dzieci do prywatnych szkół. Mówią to do nas, jak rozwiąże problem edukacji, a wysyłają dzieci do prywatnych szkół. Rozumie pani, że jeżeli premier rządu
w 8 roku swoich rządów uważa, że własne dziecko trzeba wysłać do prywatnej szkoły. Pauza. Wyjaśnimy tylko naszym widzom, dlatego że może nie wszyscy to wczoraj zauważyli. Premier wczoraj, to nie jest tak, że my wchodzimy z buciorami w prywatne życie, czy nie daj Boże jeszcze w ogóle dzieci polityków. Tego nigdy nie wolno robić. No ale sam premier wrzucił zdjęcie swojej córki i pochwalił się, do jakiej idzie szkoły od wczoraj. I jest to szkoła prywatna. To tylko tak gwoli wyjaśnienia dla państwa. I nawet wiadomo, że premier bardzo dużo zarabiał, więc go na to stać. Wiadomo, że wszyscy ludzie, którzy, proszę państwa, mieli coś wspólnego z prywatyzacją w Polsce, zwłaszcza z prywatyzacją sektora bankowego, a jeśli dodatkowo, jak premier Morawiecki, mieli kumpla kardynała i mogli zarabiać na działkach, to oczywiście są ludźmi bogatymi. Nie każdy Polak po okresie 89 roku miał taką szansę dorobić się jak Mateusz Morawiecki. Ale o czym to świadczy, panie marszałku, bo ja przerwałam panu myśl. I wysyła swoje dziecko do prywatnej szkoły za ciężkie rządów. Pieniądze. I okej. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ale chroni dziecko przed ministrem Czarnkiem, pana zdaniem? Problem polega na tym, że pan minister, pan premier rządu nie ma zaufania do systemu edukacji, za który odpowiada minister Czarnek. Bo dla własnego dziecka wybiera lepszy los, niż skazuje polskie dzieci, które muszą chodzić do szkoły zarządzanej przez ministra Czarnka. Nam chodzi o Polskę, w której politycy będą traktowali Polaków tak, jak traktują własne dzieci, a nie odwrotnie. Panie marszałku, a dobry posiłek w szpitalach? Mamy 2023 rok i pani minister zdrowia twierdzi, że pacjenci są często niezadowoleni z jakości serwowanych posiłków. Ale ja i ma się powiem, to poprawić. I na pewno pan minister Cieszyński ma już firmę, która dostarczy do wszystkich szpitali. Nie, no ale na tej zasadzie to torpedować wszystkie pomysły. Ale można, nie no, pani redaktor, ale niech pan Cieszyński, zanim się PiS zacznie nowymi posiłkami w szpitalach, niech się rozliczy z respiratorów. Bo ja mam prawo pytać, czy w polskich szpitalach, jak chcą poprawić, to będzie albańska kuchnia serwowana w tych posiłkach, które będą lepsze. No tak, pani redaktor, bo gdzie nie dotkniemy wielkich zamierzeń Prawa i Sprawiedliwości, tam wszędzie jest jakaś wtopa, przekręt albo afera. Czy to jest Ostrołęka ze słynnymi kominami, czy to jest port, złożonymi już nie ma ich. Czy to jest port, czy to są konie w stadninie, czy to jest jacht, czy to jest cokolwiek innego, za co się dotknął, to jest zresztą najczęściej dokładnie inaczej jest, niż się nazywa. Bo zaczynając od samej nazwy, Prawo i Sprawiedliwość, a powinno się to nazywać Partia Powolnego Powrotu do PRL-u. Panie marszałku, to teraz jeszcze wracamy do list wyborczych. Czas nas goni, dlatego musimy troszeczkę przyspieszyć. Dlaczego zdecydowaliście się na wpuszczenie pana Dziambora na listy trzeciej drogi? Ponieważ człowieka, który współpracował przez ostatnie lata z Konfederacją, jakby nie było, z którą jakby nie było, dogłębnie się nie zgadzacie. Właściwie chyba pod każdym względem. To prawda. Ponieważ, pani redaktor, dlatego, że nie zgadzamy się z Konfederacją, musimy ją pokonać w tych wyborach. Ponieważ Konfederacja w tych wyborach jest niebezpieczniejsza niż Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Mhm. Bo Konfederacja w tych wyborach udaje, że idzie jako partia opozycyjna. I mówi bardzo często fajne i atrakcyjne rzeczy. Problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość, i dzisiaj to pokazują każde sondaże, nie będzie w Polsce rządzić samodzielnie. Mhm. I to dzisiaj wie każdy. Nawet przychylny PiS-owi obserwator nie wysnuje z tych sondaży, które są, wniosku, że PiS ma cień szansy. No ale na Konfederacja samodzielną mówi, nigdy w życiu nie zrobimy koalicji z PiS-em. Pani redaktor, a przed ostatnimi wyborami Prawo i Sprawiedliwość 8 lat temu mówiło, że nie Antoni Macierewicz, tylko Jarosław Gowin będzie ministrem obrony, że aborcja nie będzie ruszona. Oni to wszystko mówili, zrobili dokładnie coś innego. Czy nie ufa pan pani tym zapewnieniem? Ale pani redaktor, a co ma dzisiaj zrobić Konfederacja w sytuacji, w której 65% Polaków nie chce przedłużenia rządów Prawa i Sprawiedliwości? Dobrze, ale wróćmy do Dziambora. Dziambor jest po to, pani redaktor, żeby pokazać wyborcom Konfederacji, że mądrzy ludzie, którzy kiedyś zbłądzili, ja sam dawno, dawno temu też błądziłem. No wcale nie takie dawno. No pani redaktor. Czym to jest w porównaniu z ludzkim życiem? No nie, no okej, no w porównaniu z ludzkim życiem to oczywiście mało, no ale okej. Zostawmy w każdej partii, od Platformy zaczynając, gdzie kandyduje i pan Kołodziejczyk, i Roman Giertych, i wielu byłych polityków PiSu. Moja przyjaciółka Asia Kluzik-Rostkowska była szefowa sztabu. No Paweł Poncel
Poncyliusz. Paweł Poncyliusz, Paweł Kowal, to są wszystko też byli politycy PiSu, są dzisiaj w Platformie Obywatelskiej. Ja jestem w Trzeciej Drodze, czy w Liberalnej. Tylko to był trochę inny PiS chyba, ale dobrze, już teraz nie wracajmy do tego. Dlaczego mówię? Ale dlatego mówię, no bo jak ktoś wyciąga... No dobrze, ale ten Dziambor, znaczy, pan ma pewność, że to jest inny, on będzie teraz innym konfederatą niż był wcześniej konfederatą? On złożył bardzo wyraźne deklaracje dotyczące naszego programu. Został wyrzucony co prawda z Konfederacji, to inna sprawa. I też z jakichś powodów. I panie redaktor, i idzie po to, żeby pokazać, że także dla ludzi, którzy mają krytyczną refleksję, którzy chcą, uważają się za polskich patriotów, a przede wszystkim uważają się za ludzi wolności gospodarczej, bo za to zawsze walczył, za rozsądek w polskiej ekonomii. Czyli po prostu walczył, dajecie mu szansę, tak? Dajemy mu szansę. Pani redaktor, koalicja Trzecia Droga potraktowała swoje listy wyborcze nie jako rzeczy, w których liderzy obaj coś dają lub coś odbierają. Tutaj oczywiście no, kolejność musi być, no bo taka jest po prostu kolej rzeczy. No, musi być jakaś kolejność na liście. Natomiast w Trzeciej Drodze ludzie mają szansę, żeby zawalczyć. To samo mówi Tusk o Koalicji Obywatelskiej, stąd Kołodziejczak, stąd Giertych, prawda? No więc my dokładnie mówimy, każdy ma szansę, który, jeżeli akceptuje te podstawowe wartości, o których mówimy, to jest jasne. I daje nam słowo i daje nam gwarancję, że jeżeli wejdzie do parlamentu, będzie głosował przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Czyli właściwie nie ma sensu pytanie w tej chwili o Ryszarda Petru, bo odpowie mi pan dokładnie to samo. Ale on Ryszarda, już ma... Więcej pani odpowiem. Z Ryszarda Petru to ja się po prostu potwornie cieszę, że on kandyduje. Z jakiego powodu? Ponieważ bardzo się cieszę, że Ryszard Petru dostał od nas szansę powrotu do polskiej polityki, bo jest w polskiej polityce. Uważa, że był wartością dodaną, naprawdę? Tak, ja uważam, że był... Spektakularnej politycznej i nie tylko porażce, którą zaliczył? Ale pani redaktor, ale ludzie zaliczali w Polsce porażki. Ja nie twierdzę, że nie, ale rozmawiamy o Ryszardzie Petru. Jarosław Kaczyński w Polsce ponosił porażki i Donald Tusk w Polsce ponosił porażki. Aleksander Kwaśniewski w Polsce ponosił porażki. Naprawdę. Jerzy Buzek w Polsce ponosił porażki. Leszek Miller w Polsce. Wszyscy wielcy politycy, których teraz wymieniam, z różnych opcji, kiedyś ponosili porażki. Naprawdę. To jakie nadzieje z Petru pan wiąże w takim razie? Bardzo duże, ponieważ to jest facet, który mam nadzieję i myślę, że znajomość z nim każe mi to powiedzieć, także wyciągał wnioski ze swoich błędów, czy z jakichś rzeczy, które mu nie poszły, bo każdy z nas musi się uczyć na własnych błędach. Ja się staram to robić, mam nadzieję, kurczę, że to widać, ale staram się uczyć na własnych błędach. Jeżeli on to zrobił, a myślę, że tak, to dzisiaj zyskuje dzięki nam szansę, by głos rozsądku w polskiej gospodarce, by ci, którzy chcą, tak jak ja i tak jak wielu ludzi w Trzeciej Drodze, byśmy zaczęli mówić również w imieniu tych, co dają na polskie państwo, a nie tylko tych, którzy otrzymują od tego państwa, bo my ich bardzo szanujemy. Ale chcemy tylko podkreślić, my jako państwo możemy coś dać tym, którzy potrzebują, tylko jeśli ktoś to najpierw wypracuje. Nie można zarżnąć krowy, która daje mleko, bo wtedy nie będzie mleka. I to jest to podejście, które ja teraz bardzo spłycam oczywiście, ale które reprezentuje Ryszard Petru, które reprezentuje ja. My musimy walczyć o to, by Polska pracowita nie była karana. My jesteśmy zwolennikami, jesteśmy w tych wyborach, idzie pomiędzy Polską marnotrawną i Polską pracowitą. To jest bardzo duży... Jaką Polską? Pracowitą. Ale ta pierwsza... Marnotrawna. 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 Polska PiSu to jest Polska marnotrawna, bo oni marnotrawią pani i państwa pieniądze. Nawet jeżeli pani redaktor mówią i wydają i okej, jesteśmy w stanie i to jest osiągnięcie PiSu, że zmienili podejście nasze do polityki socjalnej. Ale musimy politykę socjalną nazywać polityką socjalną i wtedy ją taką prowadzić. Jeżeli już wydajemy takie pieniądze jako 500+, to wydawajmy je, ale nie oszukujmy Polaków, że to jest po to, by Polaków było więcej. Pani Małgorzata pyta, a kiedy ci, co dają, coś dostaną? No właśnie, ja o tym mówię. Bo na razie ci, co dają, są tylko karani. Proszę mnie zwrócić. Ja dzisiaj spotykam ludzi podczas zbierania podpisów, którzy przedsiębiorcy, i to i jednoosobowi, i trochę więksi, którzy mi mówią, że coraz większe daniny, oczywiście one są sprytnie odkładane, chociaż nie wszystkie, na powyborach, żeby ludzi walnęło po wyborach to, co się stanie. I pani redaktor, ja z optymizmem patrzę na naród polski, bo coraz więcej ludzi rozumie, że za politykę PiSu przyjdzie zapłacić. Że to nie jest tak, że to jest worek bez dna. Dwie rzeczy na koniec. Ze wszystkich stron. Dwie rzeczy na koniec. Sprawy bardzo mi bliskie, bo sprawy praw kobiet, więc ja po prostu muszę o to spytać. Mam nadzieję, że pan doktor Słomka wybaczy ten chwilowe przeciągnięcie naszego spotkania, ale episkopat o aborcji ze względu na problemy psychiczne mówi, nie może być dopuszczana. Czyli episkopat po raz kolejny wchodzi w kwestie no, świeckie, jakby nie było, i chce zaostrzenia dodatkowo jeszcze prawa aborcyjnego. Co pan na to? To jest skandal, ale ja uważam, że episkopat w polskiej polityce nie powinien mieć nic do powiedzenia.
powiedzenia. Dokładnie nic do powiedzenia. W Polsce trzeba oddzielić Kościół od polityki. I to mogę powiedzieć, że w trzeciej drodze jest poza jakimkolwiek sporem. W trzeciej drodze są ludzie wierzący i ludzie niewierzący. Są katolicy, prawosławni, ateiści, różni ludzie, ewangelicy. Natomiast stosunek wszyscy mamy jednoznaczny do tego. Polska polityka musi być uwolniona od wpływów Kościoła, a Kościół uwolniony od wpływów polityki. Episkopat powinien się zająć zdrowiem psychicznym Polaków. Tak, bo pani redaktor, ja to powiem na koniec naszego wywiadu. Dzisiaj wielu z nas boi się, bo ktoś z naszych bliskich będzie jechał samochodem. Na pewno każdy z nas zna ten lęk, bo żona, mąż, mama, tata jedzie samochodem i my się boimy, co będzie. Chcę państwu powiedzieć, że w Polsce 2 razy więcej ludzi zabija się samych w samobójstwie niż ginie na drogach. Rozumiecie, że 2 razy bardziej powinniśmy się bać o swoich bliskich, czy coś sobie sami nie zrobią, niż to, czy zginą na drodze. Tak, w Polsce dzisiaj jest tragedia z leczeniem psychiatrii. No, i episkopat zamiast wyciągać kolejne łapy po pieniądze, bo episkopat tylko w Polsce wyciąga łapy po pieniądze i łapy po nasze prawa, powinien się zastanowić, czy tych pieniędzy, które oni przeżerają, nie warto by wydać na psychiatrów dla dzieci, a nie na katechetów, których te dzieci deprawują. 1000 dni. Czas oczekiwania na psychiatrę dla dzieci i młodzież. A na katechetę zero. A na katechetę 0 dni i kupę kasy. Pan ma córki, o ile się nie mylę, prawda? No właśnie. Do prywatnych szkół. Do nieprywatnych szkół. Jak pan się poczuł, jak pan usłyszał, że Robert Bąkiewicz chce w Sejmie walczyć o prawa kobiet? Jako ojca 2 córek pytam. Ja, pani redaktor, pan Bąkiewicz jest człowiekiem, którego poglądy polityczne są mi w 100% obce, a no, to, że on chce walczyć o prawa kobiet, to jest oczywistym jakimś żartem, no chyba, że on rozumie to jako, nie wiem, w swój średniowieczny sposób, ale nawet wie pani co, ja uważam... Ktoś tam napisał, że nie musi być na łańcuchu, ale musi zostać w kuchni. Ale pani to redaktor, któryś z naszych widzów taki komentarz napisał. Ja myślę, że bardzo wiele zależy od Polek w tych wyborach. Naprawdę. Większość. Kobiety stanowią większość polskiego społeczeństwa. Kobiety stanowią większość swojego społeczeństwa, polskiego społeczeństwa. I ja zresztą mówię tak, proszę państwa, że ja bardzo liczę na te kobiety w Polsce B, w tej Polsce niewielkomiejskiej, w której my się już dużo mniej boimy pewnych spraw. Ale ja liczę, że to tajność głosowania pozwoli paniom w mniejszych miejscowościach zagłosować inaczej niż myślą, że wy zagłosujecie. Że zagłosujecie ze swoją własną wolnością. Bo to nie jest tak, że kobieta w Łomży, Zambrowie ma inne prawa niż kobieta w Warszawie. Ma dokładnie takie samo prawa. Kobieta w Warszawie łatwiej sobie poradzi, bo też wpływ kleru na życie takie zwykłe w wielkich miastach jest nieporównanie mniejszy niż w mniejszych miastach. I my walczymy o to, byście mogły polskie kobiety czuć się wolne zarówno w wielkich, jak i małych i najmniejszych polskich miasteczkach. I na pewno polska opozycja to zapewni. Wolność dla kobiet i szacunek dla kobiet i szacunek dla każdego wyboru, jakiego w życiu dokonają. Zarówno dotyczącego kwestii życia, bo mają prawo dokonywać wyboru dotyczącego własnej ciąży, jak i wyboru własnej drogi życiowej. Każdy wybór kobiety trzeba uszanować. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, PSL, trzecia droga, kandydat. Wspólnie kandydat opozycji. No przecież, mogę skończyć? Przepraszam. Kandydat, wspólny kandydat z Paktu Senackiego, opozycyjny. Dzięki. Tak może być? Tak może Dobrze. Być. Dobrze, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. A już za chwilę u państwa doktor habilitowany Tomasz Słomka. Zapraszam. Każdy, kto na nich głosuje, ten głosuje w tym kierunku, by Polacy przestali być obywatelami. Tutaj dochodzę do ostatniego punktu. Bezpieczna przyszłość Polaków to taka polityka w Unii Europejskiej, w której jesteśmy i chcemy być, która zatrzyma tą drogę ku centralizacji. Mówi się czasem federalizacja. Nie, proszę państwa, to jest zwykła centralizacja przy hegemonii. Hegemonii w założeniu 2 państw. Ale tak naprawdę tylko jednego, przynajmniej jeżeli chodzi o naszą strefę Europy. Jeżeli ogromna większość decyzji dotyczących nawet takich spraw jak nasze lasy będzie zapadała na zewnątrz, poza Polską, to w gruncie rzeczy cała nasza demokracja,
to będzie tylko taki marny teatrzyk. Bo jak myślę o przyszłości, to przecież myślę o swoich dzieciach, o swoich wnukach. One tu mieszkają, w Gdańsku, w Sopocie. Wiecie, jak je kocham, tak samo jak kocham Gdańsk. Jeśli nie umiesz kochać, to nie ubiegaj się o władzę. Prezesie Kaczyński, jeśli nie kochasz ludzi, to nigdy nie będziesz dobrze rządził. Nie nauczyliście się, wy władcy Polski, nie nauczyliście się kochać ani bliższych, ani dalszych sobie ludzi. Potraficie ich tylko wykorzystywać, upokarzać, zmuszać ich do takich zachowań, jakie wam się wydają właściwe, meblować im życie. Jednego nie potraficie, pomóc ludziom, bo nie kochacie ludzi. Nie ma sprawiedliwości bez miłości. Nie ma wolności bez solidarności. Ludzie pracy pracujący po 5-6 zł za godzinę muszą się zacząć bać. Tusk jest jak pyton, który tak przytula, aż udusi. Doktor habilitowany Tomasz Słomka, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Donald Tusk jest jak pyton, tak przytula, aż udusi, mówi Mateusz Morawiecki. Do tego oczywiście jeszcze był zdrajca, ryży, no szereg tam rozmaitych określeń, bambik później ze strony Tuska w stronę Mateusza Morawieckiego. Oczywiście jest to poniekąd pytanie retoryczne, natomiast ja nigdy nie zacznę wierzyć, że polska polityka wróci do jakiejś normalnej retoryki, normalnej dyskusji, do debat. Oczywiście marzenia ściętej głowy, jak sądzę. Panie redaktor, mam takie wrażenie już od długiego czasu, że politycy mówią do wyborców obrazkami. To jest trochę tak jak kiedyś w średniowieczu, kiedy ludzie nie potrafili czytać Pisma Świętego i trzeba było im w kościołach pokazać obrazy, pokazać figury. Ale wyborcy rzeczywiście są tak nierozgarnięci? Czy po prostu politycy zbyt nisko oceniają wyborców? Tak właśnie traktują wyborców, mówię o politykach. I uważają, że takie spłucenie przekazu, że zaostrzenie tego przekazu lepiej trafi do wyborców. Oczywiście w niektórych przypadkach odnosi to swój rezultat. Natomiast jest to zdecydowanie niedocenienie intelektu wyborców, którzy potrafią. A może właśnie nie, no skoro wyborcy od tylu lat wybierają dokładnie tych samych polityków, to może właśnie dokładnie na takie traktowanie zasługują. Nie wiem, nie chcę powiedzieć, bo to byłoby może niegrzeczne, ale ja uważam, że wyborcy rozumieją więcej niż politycy sądzą. Ale jest jeszcze druga rzecz. To jest oczywiście naturalny proces związany z polaryzacją sceny politycznej. Działamy na emocje, bo przekaz racjonalny gdzieś się gubi. Jest według polityków emocje w większym stopniu zadecydują o wyniku wyborów niż przekaz merytoryczny. Jest rzeczywiście w takim razie takie przekonanie, że jeżeli podziałamy emocjami, to bardziej zmobilizujemy wyborców. I tak będzie też tym razem, pana zdaniem? Myślę, że tak. Dobrze, to teraz czy pan się zgadza z opinią, a propos tych emocji, ale nie tylko emocji, że to kobiety mają szansę zdecydować o wyniku wyborów? Oczywiście, że tak. I powiem szczerze, że kwestia kobiet, kwestia uaktywnienia kobiet, kwestia zwrócenia uwagi na kwestie praw i wolności kobiet jest dla mnie jednym z największych fenomenów tej kampanii, ponieważ uważam, że do tej pory nie było aż tak mocnego akcentu położonego i to przez, co może cieszyć, opozycję, która zrozumiała, że to jest bardzo duży problem i to jest bardzo duży element tej gry. To znaczy, raz, że kobiet oczywiście, jak już pani redaktor rozmawiała przed chwilą, no to oczywiście wyszło, że liczbowo kobiet jest więcej. Ale badania wskazują też, że kobiety mają bardziej demokratyczne poglądy. Są inaczej nastawione. Są nastawione na dialog, a nie na rywalizację i walkę. I to jest naturalne pole do tego, żeby
opozycja demokratyczna mogła ten potencjał zagospodarować. I z jednej strony może bardzo cieszyć, że partie polityczne kształtują ten przekaz do kobiet. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, co zrobiła Lewica. Pokazanie, że obok liderów jest jeszcze grono liderek, które można powiedzieć potocznie ciągną te kampanie. Mhm. Że taki akcent się w programach stawia, że na listach wyborczych znalazła się rekordowa liczba kobiet w stosunku do tego, co było wcześniej. Więc to jest ten naprawdę dobry przekaz. I teraz jest pytanie, czy to przekona powściągliwe, jak widać w badaniach wyborczynie, do tego, żeby one jednak do wyborów... I po wszystkim, co działo się w tej kadencji i mówi, że opozycja zgotuje polskim kobietom piekło. To jest. Bo będzie sprowadzać nielegalnych migrantów, muzułmanów, którzy, jak rozumiem, będą rabować, gwałcić, zabijać. Panie redaktor, to jest przekaz, który ładnie został w politologicznej analizie nazwany przekazem narodowego populizmu. Mhm. Po pierwsze, jest taki przekaz, że nasz naród, nasi ludzie są lepsi od innych, że jak będziemy sami we własnym grajdole, to będzie bezpieczniej. A każdy obcy, który przyjdzie, na pewno wprowadzi tutaj chaos i niebezpieczeństwo. No i właśnie, i drugi element. Proponuję sięgnąć po statystyki przemocy domowej w Polsce. No chociażby. No chociażby. Mhm. Natomiast no, z drugiej strony, panie doktorze, no wiemy, co się działo na ulicach Francji, wiemy, jakie problemy mają Niemcy, jeżeli chodzi o niekontrolowaną emigrację. W związku z tym ten przekaz PiSu zakłamany, jakby nie było, może być skuteczny. I teraz ten drugi element u populistów przecież bardzo nośny i bardzo istotny. To jest szukanie wroga. Zawsze musi być wróg, który zagraża zdrowej tkance społecznej. No i właśnie, jak się pokaże te obrazki z Brukseli, z Malmę, z Paryża, no to działa na wyobraźnię, ale nikt nie tłumaczy oczywiście, bo nie ma takiej potrzeby politycznej, bo jakby się wytłumaczyło, to by ludzie więcej zrozumieli. Dlaczego tak jest w tym Paryżu? Dlaczego tak jest w tych Niemczech? Dlaczego tak jest? Jakie były właściwości? Skąd się ci migranci wzięli? Sięga przełomu lat 60. i 70. Tak, jaka polityka tych państw powodowała, że jest tak, a nie inaczej? Nie, szykuje się przekaz, że na pewno jak przyjdzie ktoś z zewnątrz, to będzie mniej bezpiecznie. No ale znów, to jest przekaz, który może okazać się skuteczny chyba, prawda? Oczywiście, bo działa na emocje. Prawo i Sprawiedliwość nie bez powodu po raz kolejny uderza w ten dzwon migrancki. Pan Bąkiewicz deklaruje, że będzie walczył o prawa kobiet w Sejmie. Przypomnę, że pan Bąkiewicz, pada troszeczkę zamurowało odrobinę. Przypomnę tylko tak, jeżeli ktoś z państwa dołączył, że pan Robert Bąkiewicz, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, w roku 2021 był skazany wyrokiem sądowym za użycie siły i naruszenie nietykalności cielesnej kobiet, między innymi podczas strajków kobiet. Dostał za to 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia, rok prac społecznych, teraz cały na biało wchodzi do studia telewizyjnego i niezmąconym zdaniem lub dwoma mówi, że będzie walczył o prawa kobiet, ale jednocześnie dodaje, że tutaj nie chodzi o chuliganerię, rewoltę bolszewie, która atakuje kościoły. Tak się zastanawiam, pani redaktor, czy poprosić panią o zwolnienie z odpowiedzi. Nie, to nie ma takiej opcji. Pytanie, także nawet proszę nie próbować. Czy zafascynowany, zafrapowany tym, co słyszę, poprosić o więcej. To znaczy, powiem tak, z niecierpliwością będę oczekiwał szczegółów. Co ten pan ma do powiedzenia w sprawach praw kobiet i co to znaczy, że mają być to prawa pozbawione elementów bolszewi, bo to jest dla mnie fascynujące. Nie, bo to chodzi o to, że on będzie bronił praw kobiet. Jak stwierdził, w domu został nauczony ogromnego szacunku, tutaj jest cytat, do kobiet. Natomiast nie można wykorzystywać sytuacji, w której chuliganeria, rewolta, bolszewia atakująca kościoły ma być nietykalna. Czyli rozumiem, że pan Bąkiewicz będzie bronił praw tylko części kobiet, bo tylko część to kobiety, a część to bolszewia, rewolta,
i chuliganeria. No z tego wynika, że są jakieś kasty tutaj zrobione, czyli te panie, które będą miały, nie wiem, konserwatywne czy narodowe przekonania, będą miały prawa, a te panie, które mają inne spojrzenie na sprawy społeczne, polityczne, nie będą. Panie doktorze, a pan sądzi, że Prawu i Sprawiedliwości zaprocentuje wpuszczenie Bąkiewicza na listy wyborcze, czy jednak to już jest o krok za daleko? To jest w ogóle element bardzo ciekawego procesu, który widzimy w tych wyborach i w tej kampanii, ponieważ mamy do czynienia z ciekawymi transferami, które mają sobie podbierać. Pan Bąkiewicz znalazł się na listach PiS-u, moim zdaniem po to, żeby w jakiejś mierze odebrać część głosów Konfederacji. Tej części, która można by nazwać rdzeniem narodowym czy nacjonalistycznym w Konfederacji, no to ma być remedium na to. Tak jak poseł Dziambor ma być tą odpowiedzią trzeciej drogi na te wolnościowe, liberalne elementy Konfederacji i tam szukać głosów. Ale czy to się opłaci, to jeszcze nie wiemy, bo można powiedzieć, że empirycznie nie zostało to sprawdzone w żadnych badaniach. A to jest tak, że PiS, wpuszczając Bąkiewicza chociażby, próbuje zawalczyć elektorat Konfederacji po prostu i tak. To jest jedyny powód? No, jeden z bardzo ważnych powodów. Po prostu PiS może rzeczywiście tak myśli jak Bąkiewicz. Nie, myślę, że to jest bardzo przebiegłe. No, pan Suski mówił, że taki kulturalny młody człowiek. No, przypomnę, w 21 roku skazany za naruszenie nietykalności cielesnej kobiet i użycie przemocy. Wie pani, o różnych politykach w przeszłości, o bardzo nieciekawym anturażu mówione, że są w sumie bardzo mili. A pan Mejza? PiS naprawdę nie boi się tego, że się wpuszcza tego typu osobnika na listy wyborcze. Pamiętamy panią posłankę Bernadetta bodajże, ona miała na imię, która się odwróciła. Było takie słynne zdjęcie na korytarzu sejmowym, kiedy cała dumna i blada szła, mając w głębokim poważaniu osoby z niepełnosprawnościami, którzy biegli, próbując z nią porozmawiać. Ona nie weszła do Sejmu. Wyborcy pamiętają i wydaje mi się, że to też jest chyba, proszę się zgodzić ze mną lub też nie, zbyt proste traktowanie swojego własnego wyborcy. Znaczy, Prawo i Sprawiedliwość, mam wrażenie, że uważa swojego wyborcę za osobę nie do końca samodzielnie rozumującą. A przecież już w poprzednich wyborach nawet wyborcy PiS-u pokazali, że nie wszyscy kandydaci PiS-u wejdą do Sejmu, bo zrobili to, to i to. I zastanawiam się, dlaczego tam jest Mejza, dlaczego tam jest Bąkiewicz. I bardzo możliwe, że pan Mejza nie znajdzie się w Sejmie. Dwa powody mi się nasuwają tutaj, dlaczego Mejza znajduje się na listach. Po pierwsze, może być to element wynagrodzenia go za to, że jednak supportował tę większość w obecnej kadencji. I tu się czasami głosowania przecież czyli po prostu dostał miejsce na liście za lojalność. Pierwsza rzecz to jest kwestia lojalności. Druga rzecz, no to są te nieujawnione i trudne tutaj do przebadania relacje między PiS-em a Republikanami. No bo to przecież oni popierają Mejza, więc... człowiek Bielana, tak się o nim A więc mówi. Prezes Bielan widocznie postawił bardzo ostro sprawę, Kaczyński ustąpił. Ale uwaga, jest jeszcze chwila do tego, żeby zarejestrować listy. Jutro. Jarosław Kaczyński może jeszcze, bo ma upoważnienie od kierownictwa PiS-u do tego, aby samodzielnie jeszcze do końca korygować. Ale podobno jeszcze jedno posiedzenie Sejmu może być. Więc Kaczyński nie może Mejzy skreślić, bo straci większość. No, tutaj się w zależności od tego, rozbije. Jak istotne elementy pojawiłyby się na tym posiedzeniu. Tak. No dobrze, to teraz trochę o drugiej stronie. Bo wszyscy jakoś tak rozszerzają do bardzo dużych rozmiarów rozpiętość swoich skrzydeł w poszczególnych ugrupowaniach, no bo no, Kołodziejczak, Giertych to właściwie już mamy omówione wszyscy przez ostatnie dni, ale mamy też trzecią drogę, która wpuszcza z jednej strony Ryszarda Petru, z drugiej strony Konfederatę do niedawna, czyli Artura Dziambora. To jest jakaś nowość w tej kampanii. Wcześniej, mam wrażenie, aż takich niespodzianek na listach nie było. One się zdarzały, pojedyncze, ale tutaj to zaczyna być jakimś takim stałym punktem.
No, to jest, myślę, że po pierwsze podyktowane tym w przypadku Platformy, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, że Tusk, który nie przeforsował swojej koncepcji jednej wspólnej listy opozycji, tak naprawdę z Koalicji Obywatelskiej zrobił jedną wspólną listę opozycji, ponieważ rzeczywiście te skrzydła od lewego do prawego, po drodze również ludowe, pojawiły się w ramach Koalicji Obywatelskiej. Ale w przypadku trzeciej drogi, ja myślę, że to jest kwestia reagowania na to, że oscylują te badania, te wyniki sondażowe trzeciej drogi wokół progu wyborczego. A więc sięgnięcie po te skrzydła ma zwiększyć tu uszczkniemy pewność, trochę liberałów, tu uszczkniemy trochę konserwatystów. Że będzie przekaz do szerszych grup. Czyli dobry ruch tak naprawdę. Pan uważa, że to są dobre ruchy. Z widzenia trzeciej drogi tak. I myślę, że jesteśmy świadkami, mówię to bardzo ostrożnie, bo trzeba jeszcze cyklu następnych sondaży, że stabilizuje się powoli ta pozycja trzeciej drogi powyżej poziomu 8% i być może będzie to odnosiło właśnie swój skutek. Panie doktorze, a jako oczywiście wykładowca, jak pan sądzi, co Przemysław Czarnek pomyślał sobie, widząc, że premier Mateusz Morawiecki wysyła swoje dziecko do szkoły prywatnej? Nie mam pojęcia. Jaka to jest, jakie to świadectwo premier wystawił państwowemu systemowi edukacji? Oczywiście trzeba powiedzieć, że każdy ma prawo wyboru. Nie, no to jest jasna sprawa. Takiej szkoły, jakie ma. Przecież nikt nie twierdzi, myślę, że nie miał pan premier prawa. Tylko że pan premier doskonale zna artykuł 70 Konstytucji, który mówi, że jest publiczne i niepubliczne szkolnictwo. Natomiast ja myślę, że to jest jakiś dowód, że większe zaufanie elity władzy mają do szkół niepublicznych, że jest tam być może większa możliwość zaopiekowania się uczniem, że być może jest więcej w ich mniemaniu dobrych nauczycieli i tak to można tłumaczyć. A system edukacji w Polsce po ewentualnej trzeciej kadencji, wyobraża pan sobie, jak to wszystko będzie mogło wyglądać, także w kontekście ostatnich protestów nauczycieli, którzy mówili nie tylko o oczywiście swoich zarobkach, wynagrodzeniach za ciężką pracę, ale także o sposobie tworzenia programu, przeładowania go, braku dostępu do pomocy psychologicznej, do psychiatrów. Słyszał pan to ostatnie badanie, które pokazało, że 1000 dni średnio dzieci i młodzież czekają na dostęp do psychiatry, a rekord to jest chyba ponad 2000 dni. Znaczy, to są zapisy na 2030 rok już w tej chwili. Czy to jest jedna z dziedzin, która jest najbardziej zaniedbana z jednej, a z drugiej strony też najbardziej spragniona jakiegoś nowego podejścia? Tak, czy w ogóle za mało, nie jest tak, już oddaję głos, czy to nie jest tak, że w tej kampanii za mało w ogóle uwagi poświęcamy kwestiom edukacyjnym? Panie redaktor, psychiatrzy dziecięcy to jest jeden problem, drugi problem to są psychologowie w szkołach, bo okazuje się, że psychologów albo nie ma, albo nauczyciele chociażby od wychowania fizycznego często próbują odgrywać te role, co jest naprawdę tragicznym obrazem, bo dziecko w szkole nie otrzymuje dostatecznej pomocy. A ona jest w ostatnich czasach, jak widać wyraźnie, niezbędna. I teraz druga rzecz, bo pyta pani o to, jak może wyglądać polska szkoła. Pytam, jak może, bo Lex Czarnek 3.0 nas czeka. Niewykluczone, że właśnie to ostatnie posiedzenie Sejmu, którego już miało nie być, zostanie zwołane po to, żeby przepchnąć Lex Czarnek 3.0. No i mam nadzieję, że wtedy pan prezydent znów zareaguje. No ale to jest kwestia życzenia. Natomiast mnie trudno wyobrazić sobie taką sytuację, przeciągającego się rozdźwięku pomiędzy szefem resortu edukacji a środowiskiem nauczycielskim. Ten rozdźwięk jest taki, że ja nie wiem... Takiego chyba jeszcze nie było. Tak, jak może to... Może Zagiertycha był podobnie silny. Tak, w 2005 roku. Ale można powiedzieć, że to jest nie do utrzymania. Jak ma wyglądać jakiekolwiek reformowanie polskiej szkoły, jeżeli te dwa ośrodki siebie nie słuchają? Nauczyciele nie chcą słuchać autorytarnego ministra, a minister tak naprawdę lekceważy do czego to może doprowadzić? Stanowisko. No, to jest jakaś anomia w tej sferze. To jest trudne do wyobrażenia. To, jak minister reaguje na postulaty, jest
właściwie niespotykane, bezprecedensowe zupełnie. I można by mieć nadzieję, że jeżeli nawet dojdzie do trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, to może zmieni się minister edukacji i nauki. No, mówi się, że być może pan Czarnek zostanie premierem. Takie plotki się pojawiają. Także, panie doktorze... Tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Natomiast bardzo trudno jest wyobrazić sobie utrzymywanie tego stanu napięcia przez kilka następnych lat. Mamy też ze strony pana premiera obietnicę odnowienia bloków z wielkiej płyty. Wszystko po... Zastanawiam się, jakiego dobrego słowa użyć. Gigantycznej klapie? No może tak. Programu Mieszkanie Plus. Teraz z kolei już nie Mieszkanie Plus, nie nowe mieszkania, tylko inwestycja w stare mieszkania. Zresztą to było zapisane w programie także w 2019 roku. Mam wrażenie, że PiS trochę zaczyna zjadać swój własny ogon. No, może się rządowi wydaje, że rewitalizacja bloku z wielkiej płyty będzie jednak łatwiejsza niż program budowy nowych mieszkań. Chyba nie, obawiam się. Tym bardziej, że wiemy, jak budowano w czasach komunizmu, wiemy, jakie tam są problemy z poziomami, pionami, w ogóle wszystkim w związku z tym. Oczywiście nie jestem budowlańcem, ale obawiam się, że rewitalizacja pochłonie znacznie wyższe koszty niż budowa nowych. Jeszcze mam inne obawy, ponieważ jednak trochę tych bloków zbudowano mieszkalnych za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tylko one się w większości nie nadają do zamieszkania. W fatalnym stanie. Mhm. I teraz, jeżeli rewitalizacja będzie przebiegała w podobnym stopniu, to jaki ona ma sens? Ale już pomijając te złośliwości, oczywiście, że można ponowić te obietnice i można powiedzieć, że kiedyś się zrealizujemy. Ale to bardzo dobrze wygląda w momencie, kiedy mamy do czynienia z bardzo wielką rzeszą osób, które w tej wielkiej płycie mieszkają i mają bardzo realne... Tak, to jest bardzo duża liczba, chyba około 8 milionów. Potrzeby, tak. I to jest oczywiście bardzo, z punktu widzenia wyborczego, dobry element. Natomiast jest jeszcze pytanie, czy są na to środki, bo rząd pokazuje, że na to wyda 8 miliardów, na to 5, na to 2. Na to 5 w pierwszym roku. I ja nie wiem, prawdę mówiąc. A właśnie nie wiem, czy pan słyszał, jest taka super inicjatywa Forum Obywatelskiego Rozwoju, który zaczyna powolutku podsumowywać koszty wszystkich obietnic polityków w tej kampanii. W sumie to jest grubo ponad 700 miliardów złotych, gdybyśmy chcieli oczywiście zrealizować wszystkie. Ale najdrożej gra Lewica, 227 miliardów ponad. Później mamy Konfederację, 190 miliardów. Trzecią drogę, 125 miliardów. PiS, 115 i najmniej Koalicja Obywatelska, niespełna 81 miliardów. To tak a propos odpowiedzialności za słowo w kontekście obietnic. Z tego się robią 2-3 budżety roczne państwa. Więc ja nie wiem, czy to jest a. zapowiedź wyższych podatków, b. nadzieja na to, że KPO jednak przyjdzie i zasili ten budżet, c. i to nie wiem, może trzeba by kierować to pytanie do obozu władzy, może na te reparacje od Niemiec liczą, że to pokryje wszystkie te obietnice. No tylko też pytanie, panie doktorze, trochę podobne do tych poprzednich. Czy sądzi pan, że wyborcy mieszkający w wielkiej płycie nie pamiętają o tym, że miały być samochody elektryczne, że miały być działające dobrze Mieszkania Plus i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc krótko, czy wyborcy w dalszym ciągu wierzą w takie rzucane im w kiełbasy wyborcze? Nie mówię tylko o PiSie, ale w ogóle. Takie tu damy, tu zrobimy, tutaj postawimy bez mieszkanie, badań, tu wybudujemy coś tam. Bez rzetelnie zrobionych badań trudno jest odpowiedzieć oczywiście na to pytanie, ale ja myślę, że nie ma większego przekonania, że rzeczywiście to zostanie zrealizowane, ponieważ od kilkudziesięciu lat czekają mieszkańcy bloku z wielkiej płyty na to, że ta rewitalizacja zostanie przeprowadzona. Jeżeli nie ma jakiejś lokalnej inicjatywy, to żaden rząd do tej pory nic w tej mierze nie zrobił. Panie doktorze, tak jak wspomnieliśmy, jutro mija termin rejestracji list wyborczych, w związku z tym można postawić tezę, że ta kampania wkroczy już w nową fazę, bo przestaną zajmować się sami sobą, a zajmą trochę bardziej grillowaniem jeszcze bardziej tych kiełbas wyborczych. Czego pan się spodziewa w tych ostatnich 40 dniach kampanii, bo dzisiaj jest 40 dni, o ile się nie mylę, dokładnie do wyborów?
Będzie tak wyglądało jak do tej pory, czy jednak sądzi pan, że będzie jakieś zaostrzenie retoryki, jakieś uderzenie, wyskoczy nam jakiś dziadek z Wehrmachtu, cokolwiek? Zawsze komitety wyborcze pozostawiają sobie te najważniejsze elementy na ostatnie dwa tygodnie. Na chwilę, i to jest oczywiście truizm, to wiemy. Mnie oczywiście ciekawi następna rzecz, bardzo istotna. To jest kolejna odsłona programowa, ponieważ i z jednej strony największa... Czyli to sobotnie starcie mówi pan, tak? Tak, mówię o największej koalicji opozycyjnej, czyli KO, i Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziały, że w tych dniach przedstawią elementy, kluczowe elementy swoich programów. Więc oczywiście na to czekam i myślę, że na tym będzie budowana kanwa dalszego ciągu tej kampanii. Więc to na pewno będzie ciekawym elementem. Ale że ona będzie radykalna, to jest pewna rzecz. Zobaczymy jeszcze, czy sądzi pan, że ona się jeszcze bardziej zradykalizuje, co będzie z referendum, ponieważ tak naprawdę jeszcze do końca to referendum nie zostało wykorzystane w tej kampanii. Więc być może czeka nas budowanie też pewnej narracji na podstawie tych pseudopytań referendalnych, które zostały przygotowane. Czyli czeka nas radykalizacja kampanii, mówiąc krótko. Moim i na to się musimy przygotować. Moim zdaniem tak, ponieważ obydwie strony wiedzą, że właściwie grają 50-50. Że jak popatrzeć na sondaże, to one pokazują wyraźnie, że jest mniej więcej 50% dla PiS-u plus ewentualnie Konfederacja, 50% dla opozycji demokratycznej. A pan zaryzykowałby dzisiaj stwierdzenie, kto będzie odgrywał tę rolę języczka uwagi i zajmie miejsce numer 3? Czy na dziś w ogóle absolutnie się pan nie podejmie takiego ryzyka? Wiele elementów może się zmienić, bo już się pojawił przecież sondaż, który pokazał, że trzecia droga może być tym języczkiem, więc trzeba po prostu popatrzeć na tendencje ostatnich tygodni. Natomiast wedle danych na dzisiaj stawiałbym, że Konfederacja może być tym kluczowym elementem. Że może dowieść ten dobry wynik. Może dowieść ten dobry wynik. Tomasz Słomka, doktor habilitowany. Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za to spotkanie. A u nas jeszcze dziś na koniec z naszego studia przenosimy się, mili państwo, do studia na naszym piętrze numer 3. Tam czeka na państwa Karol Plewa, który zaprosi na raport. Karolu, dzień dobry. Opowiadaj, co u ciebie dzisiaj. Cześć Kamila, witam widzów głównego kanału Super Expressu. Na początek chciałbym zaznaczyć, to zaszczyt móc się pojawić na głównym kanale Super Expressu i to tuż po takim programie. Jak Kamila dobrze wiesz i dobrze widzisz, nasi widzowie też to widzą, im bliżej wyborów, tym więcej, tym mniej znaków zapytania. Wiemy kiedy, 15 października, wiemy kto startuje z Warszawy, a kto z Kielc i pozostaje ten najważniejszy znak zapytania i największy jeszcze zwycięzca tych wyborów, którego poznamy za niewiele ponad miesiąc. Wiemy też skąd wystartuje gość dzisiejszego raportu. Ja za chwilę zapytam, dlaczego startuje w tych wyborach. Marek Jakubiak już gotowy na tę rozmowę obok mnie w studiu. Dzień dobry, kłaniam się. I za chwilę zaczynamy, bądźcie z nami. Bardzo dziękuję. Karol Plewa zaprasza państwa na raport, a my zapraszamy także oczywiście plus na jutro, bo jutro do państwa wracamy. Ekspres Biedrzyckiej wraca oczywiście o godzinie 9:07. Dzień jak co dzień. Bardzo dziękujemy za liczną obecność. Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze. Oczywiście liczymy na jutro i na to, że państwo także do nas dołączą. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Spokojnego, dobrego, pięknego, słonecznego dnia. Do zobaczenia jutro o 9:07. To jeszcze raz witamy w dzisiejszym raporcie. Marek Jakubiak, sekretarz generalny Kukiz 15, kandydat na posła w nadchodzących wyborach. Także dzień dobry. Okręg 19, miejsce 8. No właśnie, o to chcę zapytać. Warszawa, lista Prawa i Sprawiedliwości, która pozycja na tej liście? Ósma. Ósma pozycja. Ósma. Dobra pozycja? Jakakolwiek by nie była, no to jest tak, że ja ostatnie 4 lata prowadzę kampanię wyborczą, bo jak to inaczej nazwać, mam pewne osiągnięcia tutaj i szczerze mówiąc, no Warszawa to moje miejsce na świecie i jemu urodziłem się w Warszawie i pewnie umrę w Warszawie, tak więc gdzie mam startować? Ale to jeszcze nie tak prędko, bo najpierw... Mam nadzieję. 15 października i wybory. Był pan już w Sejmie, był pan już posłem. Tak. Co pana tam znowu ciągnie?
To jest pewnego rodzaju gra, gra, która staje się treścią życia i w tej grze trzeba brać udział albo się wypada i wszystko to, co się robiło dotychczas, że tak powiem, jest niwelowane. No, szkoda było czasu, że tak powiem, zmarnowanego, jeżeli dalej się tego nie ciągnie. Więc polityka to jest pewnego rodzaju sposób na realizowanie własnych takich politycznych, czy też życiowych aspiracji, które koniec końców są działaniem dla dobra wspólnego. To mnie pociągnęło. Ja w życiu zrealizowałem dość dużo rzeczy. Brakowało mi tylko poprawienia wszystkiego tego, co było źle za czasów Donalda Tuska i staje się, że pomału, pomału, ale dochodzimy do pewnego konsensusu politycznego. Zadam niewdzięczne teraz pytanie. Na Piotra Glińskiego czy na Marka Jakubiaka mają głosować mieszkańcy Warszawy? Piotr Gliński jest moim sąsiadem. To jeszcze ciekawiej się. Jest arcyciekawym człowiekiem. Bardzo, to jest taki gentleman w polityce. Premier, minister kultury, na którego również zachęcam głosowania. Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, czy oddać głos na mnie, no to jeżeli się będzie zastanawiał, no to oczywiście Piotr Gliński, ale jest, są również na liście. Lista warszawska, muszę panu powiedzieć, ale też Warszawa jest gigantyczna i ten okręg jest gigantyczny, więc tych 40 kandydatów na liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu znajdują się naprawdę dobrzy ludzie i każdy z nich ma swój elektorat i niech tylko ten elektorat na nich zagłosuje. To zrobimy w Warszawie rewolucję. To już jest okej, tak? Chodzi o to, żeby ludzie, po prostu ci, którzy są zapatrzeni na przykład w swoim takim pojęciu politycznym na Donalda Tuska czy na Mencena, zrozumieli, że tam są gry różnego rodzaju interesów, a z całą pewnością Warszawa na tym nie zyskuje, ani Polska, więc szczerze mówiąc, oddani patrioci tacy jak ja, jak Gliński, Krajewski, to jest to antidotum na to całe zło, które się politycznie w Polsce dzieje. A nie smutno panu, że nie ma w Warszawie Jarosława Kaczyńskiego na listach Prawa i Sprawiedliwości? Czy ulga, bo nie trzeba konkurować z takim silnym na jednej liście kandydatem? Ja pragnę powiedzieć, że ja jestem gościem na tej liście. To, co by nie powiedzieć, ja jestem gościem, bo ja jestem z Kukiz 15, nie z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję koleżankom i kolegom, że przyjęli mnie na tą listę i traktują jak swojego. Będzie dużo łatwiej prowadzić kampanię wyborczą, jak ona by nie miała wyglądać. Natomiast jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, no to jest wybitna postać polityki polskiej. Na pewno się zapisze w historii Rzeczypospolitej. To, że go nie ma w Warszawie, no dla mnie było zawodem, powiem szczerze, dlatego że kandydowanie obok Jarosława Kaczyńskiego, no, było pewnego rodzaju wyróżnieniem. Natomiast dzisiaj Jarosław Kaczyński z powodów czysto arytmetycznych, powiedziałbym, czyli mamy taką hierarchię list poselskich, że tam się lepiej dla Prawa i Sprawiedliwości opłaca, żeby on startował. I co mi Szaraczkowi tutaj opiniować? Taka jest decyzja pana Jarosława Kaczyńskiego i on tam będzie startował, ale myślę sobie, że głosy Polonii dużo tutaj będą robiły, dlatego że głosy Polonii muszą rozłożyć się, chciał, nie chciał, na całą listę, a więc szanse wszystkich są równe. I tutaj będzie walka nie między nami, a o elektorat. Z Warszawy startuje też Donald Tusk, który deklaruje, że odblokuje środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jak pan ocenia te deklaracje lidera opozycji? Czarodziej po prostu. Po prostu czarodziej. Dosłownie ten cytat brzmi w ten sposób, że jak wygramy, następnego dnia pojadę do Brukseli i odblokuję środki unijne. Ale dobry czarodziej czy zły czarodziej? Nie, czarodziej, bo czaruje ludzi. Natomiast prawda jest taka, że to on zablokował te środki pośrednio, ale jednak za pomocą swoich koneksji w Unii Europejskiej i on je odczaruje. No bo przecież wszyscy chyba, którzy nas słuchają, zadać sobie mogą pytanie, jakiś to mocy trzeba użyć, żeby następnego dnia bez żadnego wniosku, bez niczego odblokować miliardy euro. Jak to jest możliwe, pytam się. Tylko w ten sposób, jak to powiedział Rafał Trzaskowski, że
środki zostaną zamrożone, a odmrożone zostaną wtedy, kiedy PiS przegra. No to, proszę państwa, jak do tego dołoży się jeszcze oświadczenie Webera, jak do tego dołoży się jeszcze oświadczenie rzecznika Partii Ludowej, czyli Partii Niemieckiej w Europarlamencie, to nam się obraz jasny klaruje, kto kogo reprezentuje w tych wyborach. Donald Tusk na pewno nie reprezentuje mnie, ani moich przyjaciół polskich. To są interesy niemieckie i najlepiej, gdyby te interesy niemieckie, które zawsze w historii Rzeczypospolitej kończyły się dla nas źle, były jak najdalej od mojej ojczyzny. Nawet ludzie z kompletnie innej politycznej bajki niż pan Adrian Zandberg mówią, panie Tusk, to tak nie działa, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki odblokuje pan te środki z Krajowego Planu Odbudowy. No przykro mi to powiedzieć, ale niestety partia Lewica, która powinna być przy ludziach, takie przynajmniej wydaje mi się, że takie cele polityczne oni mają, te środki również przykładają się do blokowania, dlatego że przecież te wszystkie rezolucje, które i te brednie, które opowiada Biedroń i nie tylko Biedroń z Trybuny Europejskiej, biją bezpośrednio w Polskę i blokują środki z KPO. No przecież to, proszę państwa, na naszych oczach się dzieje. No trudno powiedzieć, że czegoś nie wiemy w tej sprawie. W zasadzie wszystko, bo jak się zaczęło od pani Kateryny Barley, która powiedziała, że w związku z tą krnąbrnością polityki polskiej trzeba zamrozić, zagłodzić Polaków brakiem pieniędzy, no to jakie pytania? No przecież to wszystko wiemy, to są pytania retoryczne. I jeszcze raz panu Zandbergowi tylko wytłumaczę, że cuda się zdarzają, bo jeżeli to jest tak, że Trybunał Sprawiedliwości Europejski ma wydać wyrok, a Gazeta Wyborcza dzień wcześniej go publikuje, no to coś tu jest chyba jednak na rzeczy. No, to dla mnie nie są to normalne sytuacje. Ale przyznaje pan, że Donald Tusk jest w stanie odblokować te środki z Krajowego Planu Odbudowy? Odblokowuje ten, kto je zablokował. No to jest dla mnie proste. Ten, kto zatrzymał samochód, czyli może go to zrobić również teraz, nie czekając do wygranych wyborów. Ja bym oczekiwał w ogóle. On by więcej wygrał. Wie pan, to jest taka... Ja oczekiwałem od Donalda Tuska, który miał jakby metkę takiego polityka, powiedziałbym, europejskiego, światowego i w ogóle takiej wagi ciężkiej. Oczekiwałbym bardziej takiego kolorowego, bardziej elokwentnego politykowania w Polsce. Nie tylko za pomocą konfabulacji i kłamstw, ale też wychodzi i mówi, słuchajcie, PiS do tej pory, proszę państwa, PiS do tej pory nie uruchomił środków KPO, a ponieważ polskość czy Polacy są mi bardzo bliscy serca, zrobię wszystko, żeby te środki odblokować. I tak było na samym początku, jak pan pamięta. On tak powiedział, a zrobił i tak jak, jak na Tuska przystało, czyli nic nie zrobił. Informacja z poniedziałku. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski opowiedział się w czwartek za przedłużeniem do końca tego roku tymczasowego zakazu importu ukraińskiego zboża do 5 krajów Unii Europejskiej graniczących z Ukrainą. Widziałem, pan też podawał tę informację dalej na Twitterze. Co to oznacza? Oznacza ni mniej, ni więcej, tylko bronimy własnych interesów. No, to jest przecież Ukraina otrzymała zezwolenie z Komisji Europejskiej na przetransportowanie tego zboża w związku z blokadą portów czarnomorskich przez wojska rosyjskie. Otrzymała zgodę na przetransportowanie tego zboża do Afryki przez porty polskie i inne porty. Tak? Natomiast okazało się, że było to na tyle nieskuteczne, że te tanie zboże, często nazywane technicznym, trafiało gdzieś do paru firm dosłownie w Polsce. Ja też te firmy rozumiem, bo jak one ofertę dostały od jakiegoś pośrednika, że ma zboże nagle po 500 zł, a nie po 3000 czy po 2000, no to przecież oni zgodnie z prawem normalnie zareagowali. Tylko tyle, że nijak to się ma do rynków, nie tylko polskich, ale słowackich, bułgarskich, rumuńskich, litewskich i tak dalej. Te rynki mają pewnego rodzaju stagnację, czyli wiadomo, co ile kosztuje wyprodukowanie, rozchwianie tego powoduje, że nasi rolnicy cierpią. Więc to oburzenie, które Ukraina zdefiniowała w ostatnim okresie, czyli dosłownie wczoraj, zapowiadając, że będzie pozywała te wszystkie kraje przed trybunały, no to proszę państwa, myślę, że odleciała nam Ukraina gdzieś. Po prostu zatraciło to się gdzieś i myślę sobie, te dobre chęci, ta wzajemna chęć zwyciężenia nad Rosją. Ukraina bardzo ciężko pracuje, żeby Europa
a i Polska, a i Polacy zmienili zdanie i zdjęli z jakby Ukraina chyba to bardziej powoduje, tą taką empatię, którą ich okładamy tak naokoło. Okazuje się, że są interesy i te interesy wygrywają i ta sympatia cała świata może runąć w gruzy, jak się tak Ukraina będzie zachowywać. Ukraina musi wiedzieć, że po pierwsze nie walczy za cały świat, tylko walczy o własne państwo, a cały świat jej w tym pomaga. To jest klucz sprawy, a nie to, że oni oddają życie za cały świat, bo to nieprawda. To jest nieprawda. A do tego nakłada się jeszcze bardzo ciężka sytuacja wewnętrzna i nie tylko wojenna, bo Ukraina musi wiedzieć, że łapówkarstwo, te ich wzjatki tak zwane, cały system korupcyjny, jednego z ministrów głosił. Cały system korupcyjny, który jest w Ukrainie, w stanie wojny, prezydent Zełenski tam ma większy kłopot niż ze zbożem i on się powinien wewnętrznie zająć czymś podobnym, bo jak świat zauważy, że ta cała pomoc, która idzie dla oligarchów, bądź nawet pośrednio dla Rosjan, to figę z makiem dostaną i jak sobie z tym nie dadzą rady i zostaną dzikim krajem, to ich problem i Rosjan problem będzie dwustronny, a nie europejski czy światowy. Nauczyliśmy się prowadzić mądrą politykę wobec Ukrainy. Do czego przyczyniły się teraz ta polityka z kolei niemądra Ukrainy? Tak to wygląda? Ja nie mam absolutnie cienia żalu do rządu polskiego o to, że empatycznie podszedł do sprawy i za wszelką cenę doprowadził do obrony Ukrainy, czyli wspomożenia Ukrainy w nierównej walce z Rosjanami. Bowiem trzeba sobie jasno powiedzieć, że wtedy, kiedy zaatakowała Rosja Ukrainę, świat zachował się bardzo dziwnie, bo się cofnął. Bo świat się podobnie zachował jak w 1939 roku. Czyli proszę bardzo, my tu możemy wypowiedzieć wojnę, ale tam wiecie, za 5 lat może 6 i tak dalej. To samo było z Ukrainą. Natomiast tutaj na wysokości zadania stanął Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki, którzy po prostu wsiedli w samoloty i polecieli po wszystkich stolicach. To trwało 2 tygodnie. Pamiętamy wystąpienie naszego premiera przed Bundestagiem, gdzie powiedział 5000 hełmów, to jakieś żarty w ogóle, prawda? Pamiętamy to. Pamiętamy też tę brawurową wyprawę do Kijowa, tam ten prezes Kaczyński. Tak, też. To było w następstwie jakby albo naszego postawę heroiczną, naszego ambasadora, który jako jedyny nie uciekł z Kijowa, prawda? Przy 100% prawie pewności, że Rosjanie za chwilę Kijów zajmą. To są sytuacje, których się nie powinno zapominać. Natomiast Ukraina, wydaje mi się, że Polacy zrobili wszystko, mamy czyste sumienie. Naród zdał egzamin po prostu z wyróżnieniem światowym. Ja byłem w Stanach Zjednoczonych niedawno i Amerykanie do niedawna myśleli, że Warszawa koło Moskwy leży, a teraz Amerykanie patrzą na nas jak naród, który 8 milionom ludzi tak po prostu pomógł, biorąc ich wszystkich do mieszkań. Tam jest taka atmosfera. I ci Amerykanie, którzy dowiadywali się, że jesteśmy Polakami, do nas przychodzili i dziękowali za pomoc Ukrainie. Więc to się gigantycznie, że tak powiem, odbiło echem na świecie, co Polsce przysporzyło dość dużo punktów, które traciliśmy w latach uprzednich. Te dowcipy zarządów Donalda Tuska, że polska armia kupiła w Stanach Zjednoczonych moskitiery do łodzi podwodnych, których nie ma i tak dalej, to już jest czas miniony. Dość powiedzieć, że nawet w Europie, a propos już tematów łodzi podwodnych, Die Welt napisał ostatnio zaraz, jak to 96 Apache, przecież Niemcy mają tylko 7. A skąd wy pieniądze macie? Rozumie pan, bo to jest tak, z jednej strony nie daje, Niemcy nie dają pieniędzy, a tu Polacy kupują. No to skąd mają pieniądze? To nie działa w ogóle. Przecież oni powinni kupować w naszym przemyśle, przecież mamy taki przemysł. A no w Warszawie takie stare powiedzenie jest, nie daj się oszwabić. I zdaje mi się, że rząd polski zrozumiał, że oszwabienie to jest nic innego jak takie działanie niemieckie gdzieś z tyłu, mające na celu wyciągnięcie z Polski jak najwięcej, a danie jak najmniej. Nie powinniśmy się obawiać, czy powinniśmy się obawiać prowokacji ze strony Wagnerowców przed wyborami. Oni są cały czas
przy naszej na granicy z Białorusią? Myślę, że nie, dlatego że oni są ogólnie zajęci sami sobą. Oni mają głównie problemy, bo tam Rosjanie ich ganiają, oni i Rosjan. I niech oni się sobą w te walki tam, niech oni się bawią między sobą. Natomiast trzeba uszczelnić granice. Polska armia musi być silna, mobilna i musi mieć duch walki. Z tymi żołnierzami, którymi rozmawiam, nie trzeba ich absolutnie motywować. Oni są zmotywowani do obrony Rzeczypospolitej i wielkie podziękowanie za służbę żołnierze Rzeczypospolitej. Wielkie podziękowanie. Wracając stricte do wyboru, do tej gry, jak pan na początek powiedział, jak się panu podoba kampania Prawa i Sprawiedliwości, te hasła, które są głoszone w tej kampanii, do której pan sam mówi, został teraz zaproszony? Wie pan, jedno, co mi się podoba najbardziej, to to, że człowieka widać. No, to jest po prostu w tej geopolityce takiej, do której Tusk dążył przez lata. Przecież ja w polityce nie będę ukrywał przed państwem, że ja się w polityce wziąłem na skutek buntu przeciwko działaniu rządów Donalda Tuska, które dziś umiejętnie Tusk zakrywa, mówiąc, że nic takiego nie było. Otóż tak było. Ludzie popełniali samobójstwa. Pana ministrowie, panie Tusk, mierzyli, jak dziś pamiętam, z centymetrem paki, żeby za 5 lat VAT doliczyć do pick-upów i tak dalej, i tak dalej. Tego było całe mnóstwo, tego było. Wie pan, sporo wiem z Komisji VAT-owskiej. Nie wiem, czy mogę o tym mówić. Natomiast kiedyś skierowaliśmy, a propos rządu Tuska, skierowaliśmy do prokuratury białostockiej, która specjalizuje się w ściganiach właśnie tychże VAT-owców, żeby przysłali nam kopie akt, które tam są w sprawie wyłudzeń VAT-u. I oni nam odpisali dosłownie kilka zdań. Nie mamy tylu ludzi i nie mamy tyle papieru, żeby to wszystko dla państwa skserować. Więc otwieramy archiwa, proszę bardzo. Natomiast nie mamy możliwości fizycznej i oni użyli cyfry. 100 tysięcy akt, każde akta to jest 50 stron. I to jest, proszę państwa, wymiar działalności Donalda Tuska i tych 250 miliardów, które gdzieś się rozfrunęły. Ja nawet takie przypadki znałem, że firmy, które się zarejestrowały się po 2 tygodniach od rejestracji, otrzymywały zwroty VAT-u po 5-6 milionów nawet. Coś nieprawdopodobnego. Ktoś to podpisywał. Potem się okazało, że to były całe mafie. Że to był od urzędnika począwszy. W Płocku taka afera była nawet z oficerem ABW. I to jest porażające, że z tym nic nie robiono. A dziś państwo, mam wrażenie, że jest dobrze zorganizowane, że przestępcy się jednak boją, a nie chodzą tak spokojnie z głowami do góry. I co niektórzy muszą nawet emigrować na lata... z powodów oczywistych, nie? Liczy pan na debatę kandydatów z Warszawy do Sejmu? Taką debatę z udziałem też Donalda Tuska? Nie. Jakby co, to my chętnie. Tutaj. Mogę się z panem założyć, że Donald Tusk do żadnej debaty nie przystąpi. Tak? Tak, bo to człowiek, który może nie wyzywa, ale szydzi z prezesa Kaczyńskiego, że mając tam blisko 80 lat ma 2 ochroniarzy, a sam chodzi z 8... czy tam 6, wszystko już jedno, tam chodzą takie napompowani ludzie. Zarówno i on mówi, że jak i Donald prezes Kaczyński jest chórzem, bo ochroniarzy używa, a sam chodzi z wielokrotnością, jeszcze z sopem na plecach. Więc szczerze mówiąc tutaj myślę, że prezes Kaczyński nie miałby jakiegoś wspólnego mianownika, żeby móc spotkać się i z takim człowiekiem debatować, bo nie było o czym. No to powiedział, no dajcie mi tu Webera, bo wiadomo, że Weber rządzi w Polsce opozycją, a nie Tusk. To z Weberem mogę porozmawiać. No to powiedział ten rzecznik Partii Ludowej, że my żeśmy oddelegowali swojego człowieka na teren Polski. Nazywa się Donald Tusk, tam sobie debatujcie. No przecież to są fakty. To znaczy, że głos oddany na Donalda Tuska to głos na Manfreda Webera? No, to jest skrót myślowy oczywiście. Natomiast coś w tym jest. Coś w tym jest. A propos ciekawych tematów tej kampanii, to zdradzę, rozmawialiśmy chwilę przed anteną, powiedział pan, rewitalizacja Wielkiej Płyty. To jest bardzo ciekawy temat. To oddaj głos. Wychowałem się w Wielkiej Płycie. Pamiętam przemarznięte ściany, nawet lód w mieszkaniu. Pamiętam to. Należałoby się tu zastanowić trochę również nad zbadaniem tychże budynków, bo jak popatrzę na Ukrainę, w jaki sposób one się rozsypują przy uderzeniu nawet ładunku 500-kilogramowego, to może warto by się zastanowić nad głębszą modernizacją tych budynków. Od struktury, konstrukcji począwszy.
jestem absolutnie za tym, żeby ludzie mieli wygodę, ciepło i żeby te nasze osiedla wyglądały po prostu nie tak, jak z tego koszmaru 40-latka. No, wszyscy żeśmy oglądali 40-latka, widzimy, jak to było. Więc ale sentyment mamy. Alternatywy i tak dalej. Obejrzyjcie Państwo, jak to było budowane. To są najlepsze filmy dokumentalne. To są Barei filmy, które opowiadają o rzeczywistości tamtych lat. I prawdę mówiąc, oczywiście nie stać jest nas na zburzenie tego wszystkiego i wybudowanie nowego, bo prawdę mówiąc jest nas coraz mniej, coraz więcej budujemy, bo przecież budynków się w Polsce nie niszczy, więc ciągle tych budynków jest coraz więcej, nas jest coraz mniej i coraz więcej brakuje. To jest dopiero ciekawa sytuacja. Paradoks, tak? Paradoks taki, że Zagomułki rozpoczęli tę budowę mieszkań po 37, po 36 metrów. Ja się wychowałem w pokoju 6-metrowym, ciężko uwierzyć. Drzwi otwierałem na noc, bo tlenu brakowało. A tutaj te budynki do dnia dzisiejszego stoją i funkcjonują, ludzie w nich mieszkają i co rok dobudowywano Zagierka i tak dalej, ciągle buduje się, a ciągle brakuje mieszkań. Zadziwiające. Co z programami socjalnymi zrobić po tych wyborach? No, pan jest przedsiębiorcą, dlatego pytam, czy trochę to ograniczyć, czy nie ma takiej potrzeby? Wie pan, no niby powinienem tupać nogami, ale ja w swoim życiu, tak sobie kiedyś takie podsumowanie zrobiłem, pira ze drzwi, zamniejszając kwotę około ćwierć miliarda złotych podatków płaciłem jako przedsiębiorca do Skarbu Państwa. I niby powinienem tutaj machać rękami, że to moje pieniądze, że się wydaje na lewo, na prawo. Póki te pieniądze są wydawane, proszę państwa, na inwestycje, na to, co widzimy w Polsce, co jest majątkiem Rzeczypospolitej, to ja się na to zgadzam. Zgadzam się na CPK, niech będzie. Zgadzam się na ten przekop Mierzei Wiślanej, zgadzam się, bo to wszystko, proszę Państwa, jest majątek. Gorzej, jak to się wydaje na rybki, czy też na ośmiornice w restauracjach. Jeżeli budujemy aktywa Rzeczypospolitej, to Polska jest coraz bogatsza. Jeżeli inwestujemy w mieszkańców, czyli mieszkańcy mają coraz więcej pieniędzy, no to proszę Państwa, no to co mam Państwu tłumaczyć? No to mieszkańcy Rzeczypospolitej mają więcej pieniędzy. To jest źle czy dobrze? Chodzi o to, żeby nie obciążać przedsiębiorców zbytnio, żeby oni po prostu zwyczajnie wiedzieli za co, kiedy i ile mają płacić. I tu jest moja rola w przyszłym Sejmie. Ja chcę doprowadzić w Sejmie do tego, żeby przedsiębiorca nie był traktowany jako ktoś dziwny. Po prostu przedsiębiorcy mają bardzo pragmatyczne spojrzenie na świat, czego jestem dowodem. Staram się wyłączać emocje wtedy, kiedy mówię o tym, jak wydawać pieniądze. I moją rolą w przyszłym Sejmie będzie, moi drodzy zwolennicy, bo zazwyczaj do nich albo do obywateli wszystkich kieruję te słowa, moją w Sejmie rolą będzie doprowadzenie do sytuacji uproszczenia prawa w stosunku do przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Dlatego, że interpretacje, po 400 tysięcy rocznie interpretacji, proszę Państwa, to znaczy, że skoro prawo gospodarcze musi być tyle set tysięcy razy interpretowane, to znaczy, że prawa nie mamy. I to z tym trzeba skończyć. Moim takim od początku, takim moim pomysłem Dzierżawskiego, który ja cały czas powtarzam, 100 zł zarobiłem, złotówkę oddałem państwu, jestem rozliczony. Takie jedno zdanie. I teraz co to powoduje? Że przychody do Skarbu Państwa są wyższe, a przedsiębiorca wie, ile ma zapłacić, koszty go nie interesują uzyskania przychodu. Po prostu zwyczajnie kieruje swoje działanie na zarabianie pieniędzy i na wytwarzanie PKB. No i tylko i wyłącznie. I aż tyle i wyłącznie. Czy Manfred Weber rządzi opozycją w Polsce? Takie pytanie w sądzie na czacie YouTube, chyba zainspirowane, a nawet na pewno zainspirowane słowami gościa raportu Marka Jakubiaka. Odpowiadajcie. A ja do kolejnego pytania przechodzę. Marsz 1 października tuż przed tymi wyborami Donald Tusk organizuje. Zapowiadał to w atmosferze historii pani Joanny. Chyba trochę się charakter tego marszu zmieni. Ale to jest
to jest dla Prawa i Sprawiedliwości coś takiego, czego powinno się bać Prawo i Sprawiedliwość, bo jeżeli będzie milion na tym marszu, to może być pewna zapowiedź tego, co się przy urnach wydarzy? Zadziwiające, jakich doradców ma Donald Tusk, bo nie sądzę, żeby on obserwował aż tak to, co się dzieje na może nie scenie politycznej, ale w ogóle w życiu takim Polaków. Otóż psycholog zadzwonił na policję, ratujcie moją pacjentkę. Tak to brzmiało. I Donald Tusk postanowił panią, która musi używać psychologa, do gry politycznej. No i mam o to do niego pretensje. Dlatego, że tutaj powinna się włączyć empatia. Do Donalda Tuska? Oczywiście. A nie wycierać się każdym nieszczęściem ludzkim. Naprawdę są pewne granice, a Donald Tusk, widać, tych granic nie ma. Nagle pani Joanna zginęła, dlatego, że to są jej role życiowe. Ona po prostu w innym świecie zupełnie żyje, ale to nie, jakby nie... Ja jej życzę jak najlepiej. Jej świat, jej sprawy i myślę, że trzymam za nią kciuki, żeby wyszła ze swoich problemów. Natomiast wykorzystywanie przez Donalda Tuska tej pani do polityki jest czymś ohydnym i obraźliwym dla dobrze wychowanego mężczyzny, każdego. Ale tu chyba nikt nie ma wątpliwości, że chodziło o jakikolwiek pretekst, żeby ten marsz zwołać. No, ale pojawił się taki pretekst, chyba bardzo dyskusyjny, żeby wokół tego robić marsz, no bo to tragedia jest jednak osoby. No i jest ten marsz 1 października, ale tak się zastanawiam, czy usłyszymy jeszcze o historii pani Joanny przed tym marszem, jak Donald Tusk będzie zapraszał, czy już o czymś zupełnie innym. Pierwszy marsz kosztował Donalda Tuska 5 milionów złotych. Ciekawe, kto finansował ten marsz. Natomiast ile będzie kosztował ten marsz? Grom go jasny wie. Myślę, że fajnym ruchem mogłoby być, gdyby na przykład Prawo i Sprawiedliwość wezwało też swoich. No właśnie o to chciałem zapytać. No. Nie powinna partia rządząca swojego marszu zorganizować takiego? Ale nie, razem. Dołączyć po prostu... Do marszu Tuska? Tak. Zmieszać, zrobić marsz dla Polski. Taki marsz niepodległości. Tak, niepodległości. Tak, Bąkiewicz, niech to w to się włączy. Wejdziemy w ten marsz po prostu z własnymi. Już Tusk się nauczył, że flaga polska to białe na górze, czerwone na dole. Nauczyli się już śpiewać hymnu i tak dalej, i tak dalej, więc myślę sobie, że następna lekcja byłaby dobra. Gdyby taki marsz miliona Polaków się zebrał w Warszawie, nie trzeba byłoby ich dowozić autokarami i tak dalej. No przecież ja pamiętam, jak Warszawę z 4 zablokowali. 4, który tak nie do końca według mojej definicji jest takim świętem wielce narodowym, bo on mi się bardziej z Olszewskim kojarzy i z Nocną Zmianą i Panowie policzmy głosy. I kto to powiedział? Donald Tusk. Kto wynosi, kto ludzi wyprowadza na ulicę tego dnia? Donald Tusk. Więc szczerze powiem, ja nie, historia oceni Donalda Tuska, ale według mnie on tu przyjechał podpalić Polskę i sukcesywnie działa na rzecz właśnie takiego zniwelowania, zdeprecjonowania, czy też nawet podburzenia ludzi na ludzi. No jak ja słyszałem, muszę panu powiedzieć, że wczoraj no śmiałem się, ale to tak przez łzy trochę. Jak można ludzi zmanipulować? Pani występuje przed kamerą i mówi, że występujemy przeciwko Kaczyńskiemu, bo on nienawidzi ludzi. No więc ten reporter mówi, ale czy pani może powiedzieć, dlaczego nienawidzi ludzi i co jest przyczyną, że pani tak mówi? Bo on, proszę pana, nie zapytał się mnie, czy ja chcę 14. No to proszę państwa, no gdzieś irracjonalizm występuje. Nie musi pani tej 14 brać. Może pani ją oddać, może pani na hospicjum jakieś tę 14 nie weźmie, ale jakby jest już tak zaczarowana w tej bańce, ona już jest tak otumaniona przez tego Tuska, że ona nawet pretensje ma o to, że dostała 14 i nikt się jej nie zapytał, czy ona chce. Nikt się nie zapytał, czy chce, ale te czternastki są. Pan o Robercie Bąkiewiczu przed chwilą wspomniał. To też kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach z Radomia. Dobrze, że jest na listach Prawa i Sprawiedliwości? Myślę, że tak. Myślę, że dobrze. To jest człowiek oczywiście, którego można memować, można robić mu paskudne zdjęcia. Nie każdy jest piękny przecież, tak jak Donald Tusk. Natomiast są i jego zdjęcia. Ale pan drwi, jest wie pan co, bo to jest człowiek, który z okrętu uciekł, narozrabiał, uciekł.
Kazano mu wrócić, to wrócił. No, ja po prostu mam bardzo do niego stosunek negatywny i nie ukrywam tego od samego początku. To jest taka wredota, wie pan, no. Szkoda gadać. Natomiast prawda jest taka, że Robert Bąkiewicz jest autorem najtrudniejszego marszu na świecie. Najtrudniejszego, mówię, proszę państwa, bo najłatwiej jest robić marsz przeciwko czemuś albo komuś. Najłatwiej jest negatywną emocją doprowadzić do wyjścia ulicy, na ulicę ludzi. A Robert Bąkiewicz, jako jedyny człowiek w zasadzie w Polsce, doprowadził do wyprowadzenia ludzi, 200 tysięcy ludzi na ulicę za Polską. A to jest przeciwskuteczne. 1 na 10 wtedy przychodzi, a przeszło 200 tysięcy. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ani jeden kosz nie został przewrócony. Jak nie ma prowokacji, taki cud, opowiem państwu. Jak Donald Tusk był premierem, czy też Ewa Kopacz, na Marsze Niepodległości, jak chodziłem, zawsze ze stresem, czy policja nas zaatakuje, czy nie. Otóż prowokacje policyjne doprowadzały do różnego rodzaju spięć, strzelania do manifestujących przynależność do Rzeczypospolitej. Strzelano do nich z gładkolufowej broni. I proszę państwa, Donald Tusk oddał władzę, skończyły się prowokacje, ani jeden kosz na śmieci nie przewrócony. Tu macie państwo dowód, jak działało państwo za Tuska. To na koniec zapytam, bo Robert Bąkiewicz na listach Prawa i Sprawiedliwości to i tak chyba, co byśmy nie powiedzieli, wypada blado przy Kołodziejczaku i Giertychu na listach Koalicji Obywatelskiej. No wie pan, no to gwiazdy, gwiazdy na niebie. Kołodziejczak, który co 2 tygodnie inaczej mówi, i Giertych, który do Polski nie może przyjechać z oczywistych powodów prawnych. Więc mamy tutaj Donalda Tuska, który wykorzystuje, tak jak panią Joannę, o której żeśmy trochę poświęcili czasu, wykorzystuje każdego do tego, żeby przejąć w Polsce władzę. Ja myślę sobie, że naród polski to wszystko widzi, czuje i takie mam wrażenie, że te wszystkie sondaże, które pokazują, że Tusk ma 28-27%, to takie miraże. Oni mają 21%, a Prawo i Sprawiedliwość wygra, dlatego że oni rządzą państwem, a nie emocjami państwa. Weryfikacja tych liczb, o których pan powiedział 15 października przy urnie wyborczej. Jeszcze na koniec wyniki sądy. Czy Manfred Weber rządzi opozycją w Polsce? 1/4, 25% odpowiedziała, że tak, 75% nie. Pana komentarz jeszcze na koniec? No, to ja bym na swoim profilu musiał tą sondę umieścić. No, to są takie sądy właśnie. W zależności od tego, kto ogląda, takie ma zdanie. Proszę państwa, tu nie ma znaków zapytania. Manfred Weber to po prostu powiedział. Donald Tusk był prezesem Partii Ludowej. Zwolniono go przed końcem kadencji po to, żeby przyjechał do Polski i władzę odebrał. Przecież to, jak sam powiedział Ursula von der Leyen, no, komisarz Unii Europejskiej. Donald, wrócisz tu, jak sam powiedziałeś, premierem. Czyli inaczej mówiąc, możesz do nas wrócić, jak będziesz premierem. A Manfred Weber powiedział krótko, nie ma, jesteśmy partią, która jako jedyna może odsunąć PiS od władzy. Nie wiem, czego państwo więcej chcecie. Nie wiem, co jeszcze trzeba powiedzieć. Marek Jakubiak, sekretarz generalny Kukiz 15, tyle powiedział w tym programie Raporta. Przed nami kampania wyborcza, która jeszcze chwilę potrwa i będzie miał dużo do udowodnienia. Pewnie Marek Jakubiak, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję również wszystkim widzom dzisiejszego raportu, tym, którzy brali udział w sądzie, tym, którzy nie, tym, którzy tylko oglądali również. Zostańcie z nami, z głównym kanałem Super Ekspresu, bo dzisiaj jeszcze wiele przed nami. 18 wieczorny Ekspres, na który zapraszam w imieniu Jacka Prusinowskiego. Gośćmi będą dzisiaj ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski i profesor Bogdan Sklarski. Dziękuję ekipie, która przygotowała ten program. No dzisiaj to było ogromne wyzwanie, bo przecież byliśmy w trakcie takiej dwugodzinnej chyba transmisji wraz z poprzednimi programami, więc i wszystko się udało. Tak myślę. Jeżeli się podobało, bardzo prosimy o kciuki w górę, udostępnienia tego materiału. A raport jeszcze w czwartek. Już teraz zapraszam. Do zobaczenia.